Hej, to Kuba Wiśniewski. Zapraszam cię na fajny mam nadzieję podcast. Cześć, podcast Bieganie .pl. Bartek Falkowski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Under Armour, amerykańska marka, która mocno kojarzy się z fitnessem, ale coraz bardziej wchodzi na rynki biegowe. Świadczą o tym wyniki ich czołowych zagranicznych biegaczy. Ja niedawno byłem na imprezie promującej ich najnowszy but treningowy Infinity Elite. Mówię to o tym, dlatego że partnerstwo podcastowe i Jakiekolwiek nabieganie PEL łączy się z tematem dzisiejszej rozmowy, przynajmniej w kwestiach finansowych, bo jak się domyślacie, bieganie PEL w takiej formie, jak istnieje teraz, nie istniałoby bez partnerów, nie moglibyśmy robić takich ładnych podcastów. Pro, nie moglibyśmy jeździć z biegaczami po biegach w Polsce, w Europie i na całym świecie i również. Kwestia finansowa jest często poruszana w rozmowach o bieganiu. Jedni mówią, że jakby były wyniki, to by były pieniądze. Inni mówią, że bez pieniędzy nie będzie wyników. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki jest stan polskiego biegania, co my wszyscy, sportowcy, działacze, dziennikarze kibice mogliby zrobić, żeby ten stan poprawić, a moim rozmówcą jest Kuba Wiśniewski. Cześć! Cześć, witam. To, że jesteś gościem tego podcastu, wynika z tego, że zrobiłem sobie listę z kim na taki temat mógłbym porozmawiać. I tak, no nie mógłby być to wyczynowy zawodnik z obecnych czasów, no bo on powiedział, dajcie nam pieniądze, to tu będą medale. Nie, nie mógłby być to zawodnik sprzed 30-40 lat, który często mówi, jak ja bym miał wtedy karbony, to słuchajcie, już by była mm -hmm. granica dwóch godzin złamana, złamana. Nie może być nikt mocno uwikłany w obecną sytuację, chociaż na, na, w świecie biegowym, chociaż ty trochę jesteś. I tak padło mi, że ty się nadajesz idealnie na to, bo byłeś wyczynowym biegaczem, życiówką 83505 na przeszkodach, chyba dwa razy to pobiegłeś. Tak, co do setnej, co mnie bardzo bolało. Jesteś też organizatorem na przykład obozów biegowych dla amatorów. Współorganizujesz imprezy biegowe. Słuchajcie, ktokolwiek kiedyś biegł, gdzie Kuba komentował ten bieg, to ten bieg zapada w pamięć na całe życie. Ja też taki kiedyś bieg miałem. Jesteś też działaczem w moim ulubionym klubie KS mm -hmm. Warszawianka Warszawa. A nie wiem, czy wiesz, wykreśliłem cię ostatnio. Nie yy, płaciłeś składek. Jesteś działaczem w moim nieulubionym klubie <laughs> KS Warszawianka Warszawa. Znasz bieganie z każdej strony, tak naprawdę, więc wydaje mi się, że jesteś właściwą osobą, żeby porozmawiać o stanie polskiego biegania. Trochę ta dzisiejsza rozmowa, wiem, że mój wstęp jest strasznie długi, ale zaraz będziesz tutaj mógł się produkować. Yy. Trochę wynika z tego, że niedawno rozmawiałem z panem Churukiem i z panią Panfil, no i tam mm -hmm. pani Panfil powiedziała słowa, które wiele osób zaczęło lajkować, że super, pani Wanda powiedziała. Mm -hmm. Niektórzy, szczególnie polscy, prosili się trochę na to, obrazili, że teraz to wszystko ci zawodnicy mają mm -hmm. i nic nie biegają, a Ante. oni, pani Wanda, pani, pan mm -hmm. Jan nie mieli nic, a jednak mm -hmm. biegali. Zanim dojdziemy do tego, jak jest i jak może być, ty byłeś w Paryżu razem Tam. z naszą redakcją. Super przygoda. No właśnie, super przygoda, powiedzmy. Mi... Ale też super praca. Właśnie. Powstały tak znakomite materiały. <laughs> A jak długo by trwał wypoczynek po tym, bo... Yy... No, widzowie tego nie wiedzą, chociaż mogą się domyślać, ja widziałem, jak wy tam zasuwaliście e, i nie zazdrościłem wam bycia w Paryżu, bo orka była straszna. E, długo dochodziłeś do siebie po tej pracy? E, długo, długo, to znaczy, to jest też obciążenie, wiesz, nie tylko fizyczne, ale też po e, prostu układu nerwowego i też e, takich możliwości regeneracyjnych ja mam coraz mniej, jestem coraz starszy i widzę to z roku na rok bez żadnej ściemy. Powiem, że to co kiedyś mi na treningach nie sprawiało trudności, teraz może też nie sprawia trudności, ale trudność jest w dojściu do siebie. Więc dużo rzeczy trzeba robić rozważniej, a w Paryżu było dużo rzeczy na bardzo dużym tempie, ale na takiej imprezie się tyle rzeczy dzieje, że nie można raz na 4 lata po prostu wrzucić na luz, tylko trzeba być a przez te 10 w moim przypadku dni cały czas na najwyższych obrotach. Po czasie jak już trochę emocje opadły, masz takie coś naj z igrzysk w Paryżu, że wow, widziałem to albo wow, wydarzyło mhm. się to, a ja byłem obok. No tak, na pewno ten dzień na stadionie Stade de France, bezpośrednie oglądanie w roli kibica, ale też trochę od zaplecza tego jak zorganizowane są igrzyska. W kontekście rywalizacji lekkoatletów. No ale też organizacja samego miasta i, i też tego, jak takie wielkie przedsięwzięcie fajnie weszło w tkankę miasta. To jest naprawdę unikalne doświadczenie, nieporównywalne z niczym i. No niestety podejrzewam, że ty byłeś obecny na Mistrzostwach Świata, prawda? W... Nie, 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 nie. O, no właśnie. No ale w każdym razie żadne Mistrzostwa Świata w osobnej dyscyplinie nie będą tak bardzo trudne, złożone logistycznie, jak właśnie Igrzyska Olimpijskie, które tych dyscyplin mają tam już nie pamiętam. Dużo. No konkurencji jest kilkaset, a dyscyplin trochę mniej, ale jest to naprawdę bardzo skomplikowane i to, jak sobie z tym Paryż poradził. To jest duża sztuka. Poradził sobie? Poradził? Czy było ok? No, nie, myślę, że sobie poradził na, na piątkę. To, co widzimy w telewizji, to, co dociera do, do kibiców, jakieś e, niedoróbki, nieścisłości, to też e, trzeba podzielić we współczesnym sporcie ten tak zwany spectator sport rzeczy, w, które, w których się uczestniczy. To są często rzeczy oddalone o kilka tysięcy kilometrów, a ja mam na myśli bardziej organizację realną, na miejscu i może też o tym dzisiaj powiemy, żeby robić jak najwięcej rzeczy, które są realne i na miejscu, a nie tkwić w świecie wirtualnym. Tak, no, na pewno niedoróbki pojawiały się w mediach, no ale pracujemy w mediach, przecież ty byłeś mm -hmm. redaktorem naczelnym naszego wspaniałego oh. portalu. E Okres niedoróbek. <laughs> Więc wiemy o tym, że no, ogólnie w mediach, i nie trzeba w mediach pracować, to wszyscy wiedzą, mm -hmm. że te takie kontrowersyjne rzeczy wybijają się, a to, mm -hmm. że było coś, 10 dobrych rzeczy, przypadnie jak mm -hmm. jedna była trochę One zepsuta. też są podbijane. One też są podbijane i też, nie mówię, że politycznie, ale... Ale bardzo dużo, bardzo dużo, z, nawet samych sportowców czy ich menadżerów, zbija kapitał na rzeczach, które są kontrowersyjne. No bo zawsze to, to jest jakiś ekwiwalent zwyczajnie finansowy, żeby takie rzeczy wybić. Jak nie możemy się wybić tym, że jesteśmy finalistą czy mistrzem olimpijskim, to zawsze możemy powiedzieć, że nie dostaliśmy się, nie zostaliśmy wpuszczeni do strefy rozgrzewkowej. Na stad de France, jak to było z jamańskimi sprinterkami. A powiedz mi też trochę w tym kontekście, że często te złe sytuacje przyśmiewają ileś dobrych. Jak byś ocenił występy polskich sportowców? Może skupimy się nie na całej lekkiej, mm -hmm. ale na takim biegowym, telefon, może biegowym wiesz, ze, ze, aspekcie. Zaznaczam do mnie sportowcy, więc sobie <laughs> Na biegowym aspekcie i występach naszej kadry na Igrzyskach. No bo jednak mm -hmm. wydźwięk jest taki, że było słabo. No, było, słabo, było słabo, ale było na miarę możliwości tej reprezentacji, która nam pojechała. Myślę, że kilka było wyników, które były fajne, zaskakujące i pokazały, że na imprezie wielkiej rangi można podskoczyć wyżej dupy. A w przypadku naszych sportowców, no, często no, nie da się podskoczyć wyżej dupy. No. I reprezentacja, która tam jechała, często sportowcy jechali tam z rankingu, czyli nie z bezpośrednią kwalifikacją, z bezpośrednimi minimami. Miało to swoje odzwierciedlenie w rywalizacji z najlepszymi na świecie. To jest impreza, która odnośnie liczebności sportowców uczestniczących w danej konkurencji lekkoatletycznej została okrojona w ostatnich Kilkunastu, kilkudziesięciu latach i też trzeba o tym pamiętać. Więc nikt nie pojechał tam z jednej strony za ładne oczy i, i na darmo, ale też sportowcy, którzy tam pojechali, myślę, że również biegacze, pobiegli jako odzwierciedlenie poziomu polskiej czołówki. I, no i to jest może smutne, ale takie jest nasze miejsce na świecie, więc mnie specjalnie. Nic in minus nie zaskoczyło. A myślisz, że ten taki wydźwięk, który pojawił się, myślę, że w wielu polskich mediach mm -hmm. i wśród, wśród kibiców też widać to po komentarzach, mm -hmm. wynika z tego, że, no nie wiem, może my, jako media biegowe, media sportowe, trochę nadmuchaliśmy balon, że, że to będzie coś, a tam w sumie tylko Natalia Kaczmarek zdobyła medal, a mm -hmm. wiesz. I ocenia się ten występ jako słaby, jeżeli chodzi o całą polską kadrę? No wiesz, cieszyliśmy się z sukcesów w poprzednich Igrzyskach Olimpijskich ze względu na medale czy wysokie miejsca w konkurencjach, które są składowo lekkie atletyki, ale kompletnie nie przekładają się na poziom polskiego sportu. I też trzeba o tym pamiętać, że... W tym roku cieszą się Kanadyjczycy. Wiesz, dlaczego się cieszą Kanadyjczycy z medali olimpijskich złotych? Nie, nie wiem, bo rzucali młotem a szczepem. Bo i... Kanadyjczycy <laughs> przejęli schedę po Polakach w życie młotem i zarówno Kanadyjczyk, jak i Kanadyjka mają. Złote medale olimpijskie, które ich odpowiednio wysoko ustawiły w klasyfikacji nasze, te 10, 11, 11, 10, już nie pamiętam, jest to mała liczba, ale, ale wciąż nie wiadomo, z jednym kolorem zdaje się medalu, jest, są kontrowersje. Ta liczba medali jest porównywalna do tego, jak było w Atenach, a w Atenach na przygotowania wydanych było podobno ponad 2,5 razy więcej środków. Więc myślę, że jest to miarodajne odnośnie naszego poziomu, a czy błędy czy nasze oczekiwania były przestrzelone na podstawie wyników z poprzednich dużych imprez, czy to lekkoatletycznych czy igrzysk olimpijskich? Jak powiedziałeś ja igrzyska w Atenach pamiętam, chociaż no, byłem mocno młody, ale mhm. wydaje mi się, że też różnica w kosztach wynika z tego, że no jak się jeździło za granicę kilkanaście lat mhm. temu, to te ceny za granicą w porównaniu do Polski były no, zdecydowanie wyższe, a teraz mhm. jak jedziesz za granicę, to w niektórych krajach, nawet w Europie, czujesz się jak bogacz, bo u nas jednak jest drożej, więc mhm. nie wiem na ile można porównać, no bo pewnie większość tych zawodników do Aten szukowało się pewnie poza granicami Polski ale rozumiem jakby, mm -hmm. jakby kontekst, że, że w sumie było tak jak niestety chyba być, powinno na, na ten tak uważam na ten mm -hmm. moment, a zaryzykowałbyś takie stwierdzenie, trochę cię podpuszczę. Ja od razu się przyznam, że tak, że ja tak uważam, że złoty medal w konkurencji typu rzut młotem chud, mm -hmm. Pozdrawiamy Kubę Jelonka z redakcji. Jest mniej wartościowy od finału, od ósmego miejsca, nie wiem, na 1500 metrów? E, mm, wartościowy no, pod względem hmm. jakości, wartości takiej sportowej, nie czysto punktowej w tabelkach jakiś No tak. Lekka atletyka jest wymierna. W lekkiej atletyce niestety mamy teraz 48 konkurencji, a po 23 w każdej płci. I te konkurencje są skrajnie różne, często. Są w rodzinie lekkie atletyki, ale, ale bardzo trudno je porównywać. Jak ktoś ma ochotę, i ja miałem taki okres, że porównywałem. To są specjalne tabele, takie wzorowane trochę na tabelach wielobojowych, które porównują wagę każdego wyniku i możemy na przykład przeczytać, że tam najbardziej zarobistym wynikiem w historii to jest tam usajna bolta 100 czy 200 metrów. A w przypadku kobiet to zdaje się jakiś tam jest rzut, rzut dyskiem, czy, czy rzut młotny. Nie, rzut, rzut dyskiem. I można sobie tą wagę w przeliczeniu na punkty przeliczyć. Czyli zobaczyć, czy te właśnie ósme miejsce określony wynik będą, będą odwzorowaniem, odwzorowaniem tego poziomu z innej konkurencji. Więc pod tym względem jest to łatwe do sprawdzenia, tak? można, można sobie popatrzeć, można popatrzeć, że na przykład 50 wynik w wyrzucie młotem stanowi 84, zdaje się, procent wartości pierwszego wyniku. Czyli 84, a w przypadku biegu maratońskiego kobiet, ten setny wynik to stanowi 95%. Czyli konkurencyjność i poziom sportowy w danej, w danej konkurencji można też sobie porównać tak? czyli ile osób na odpowiednim poziomie rywalizuje na świecie, żeby wejść w pulę finałową czy medalową. I pod tym względem myślę, że można obiektywnie ocenić, że są konkurencje, jak bieg na 1500 metrów, jak maraton, w których zwyczajnie 20 miejsce na świecie jest wyższym wynikowo, procentowo rezultatem, niż medal olimpijski w życie młotem, życie dyskiem. Druga rzecz to jest, co te wyniki co z nich można wyciągnąć dla na przykład poziomu kultury fizycznej i sportu. I nadal tutaj moim zdaniem konkurencje biegowe, wytrzymałościowe bronią się jeszcze bardziej, czyli z punktu widzenia dobrostanu społecznego tego co możemy wyciągnąć ze sportu dla dzieci, młodzieży, dla zdrowia społeczeństwa, to też uważam, że wyniki finałowe w konkurencjach biegowych są są dużo więcej warte niż medal w konkurencjach rzutowych i skokach, w których bardzo wąska liczba graczy jest na rynku. Natomiast obiektywnie też rzecz biorąc, jeżeli punkty świadczą i medale świadczą miejsca w klasyfikacji, no to to nie ma żadnego znaczenia, tak? Czy to jest rzut młotem, czy, czy bieg na 1500 metrów, czy sport drużynowy, w którym jeszcze jest trudniej o medal niż w konkurencji indywidualnej, no bo musisz tych... Indywidualności ileś zgrać, proces szkoleniowy jest dużo droższy. Więc y, powiedziałbym, że, że ja osobiście bardziej cenię, bardziej cenię miejsce finałowe w konkurencjach biegowych, ale z drugiej strony wiem, że dla finansowania sportu, dla wartości marketingowej, często jest to drugorzędna rzecz. Tak. No, zadając to pytanie, myślę, że. Obaj czujemy, o co chodzi i no. myślę, że większość naszych y, słuchaczy też się zgodzi, że oni wiedzą, o co chodzi, że jednak no no, nie, nikt nie idzie do parku i sobie, a dzisiaj porzucam sobie no młotem, tak, no. ale z drugiej mhm. trzeba im oddać, wszystkim młociarzom, dyskopolom i tak dalej. No blacha to blacha. No. Blacha to blacha i, i wiesz, jest, jest też tak, że, że to jest poziom mistrzowski. To jest poziom mistrzowski i bezwzględnie możemy tam się zrzymać, tam dyskusję z Pałem Fajtkiem robić, wyśmiewać go, co on tam powiedział, że był za dobrze przygotowany i tak dalej. No ale to jest gość, który jest jednym z najlepszych w swojej, w swojej konkurencji na świecie I, i po prostu nikt mu nie podskoczy. Przez wiele lat, ile tam tych mistrzostw świata zdobył? Pięć, pięć z rzędu był, był niepokonany, stanowi cały czas o czołówce. I my go teraz rozliczamy za to, że on powiedział, że był za słabo przygotowany, a on i tak stanowi o czołówce tej konkurencji. I to jest w ogóle też apel no nie tylko do kibiców, ale też trochę oddanie sprawiedliwości tym, którzy na przykład zawodzą nasze nadzieje na igrzyskach. Nie? Że mówimy, o kurde, Albo na takim maratonie warskiej Mati Kaczor, 2.11. Kurde, jak się zapowiadał. No ta, no wiadomo, po prostu trener beznadziejny albo Mati Kaczor e, zszedł z placu budowy, nie? No ale to jest obciach dla wszystkich, którzy nie są na poziomie Matiego Kaczora. I e, to jest też jak, że tak powiem, sramy do tego ogródka e, naszego biegowego i my jako dziennikarze, jako kibice rozliczamy tych najlepszych, no to to świadczy fatalnie o tych, którzy nie aspirują w ogóle do tych wyników, nie? Więc po prostu e, trzeba się trochę puknąć w baniak i zastanowić się, jak, e, jak całościowo poprawić e, i wizerunek, i poziom sportu, a nie rozliczać najlepszych, których nikt nie naciskał w walce o medal, czy w walce o rekord, nie? Tak, no to myślę, że pokazuje, jak złożony jest ten temat i też często sam mówię, że no kurczę, robię wiele rzeczy prawie, że pro w bieganie, a dalej jestem dziadowski, wiesz, 10 minut za, za Matiem, nie? Na, na maratonie. I tak to jest prawda, że nawet jak Mati był drugi na maratonie warszawskim, to dalej to był najlepszy z Polaków i dalej jest to mhm. obecnie w sumie najlepszy polski, polski maratończyk. To, co mówiłeś o Pawle Fajtku, ale no, żeby to nie było tylko, że o Pawle, ale ogólnie to mhm. myślę, że też jest taki problem, że jak ktoś już wejdzie wysoko, to my wszyscy mamy oczekiwania, że no jak raz miałeś złoty medal, to teraz też musisz mieć złoty medal, a mm -hmm. ktoś jest nagle drugi, trzeci, czwarty, piąty, co jest mm -hmm. dalej czymś niesamowitym na, na igrzyskach, czy jest w półfinale igrzysk, mm -hmm. jak nie wiem, na, w trudnej konkurencji jak 100 metrów, to my czujemy trochę zawód, no bo ktoś nas przyzwyczaił, że, że jest wyżej i nam to trochę perspektywę zaburza, nie? No, perspektywę zaburza, nikt nie chce wiedzieć, że jest w czarnej dupie. Wypikamy to? Nie, dupa okay. jest ładnym słowem. Nikt nie chce wiedzieć, że jest w czarnej dupie. Każdy ma sny jako społeczeństwo, jako społecz społeczność biegowa też byśmy tak chcieli, no ale jesteśmy w czarnej dupie, no i to, to nie zmienia żadne obiektywne tłumaczenia odnośnie, odnośnie trudności infrastrukturalnych, braku finansowania. No naprawdę, naprawdę trzeba, trzeba się, się mocno zastanowić, jak się te narzekania formuje, bo to i ze strony trenerów, i ze strony zawodników, i ze strony działaczy, i ze strony wreszcie rodziców. I po prostu to jest naprawdę nudne i żałosne. I żałosne na dłuższą metę. Narzekanie, że się nie da. Narzekanie, że się nie da. To jest... Można mnożyć dziesiątki przykładów, wspierać się teoriami psychologicznymi, jak... Teoria, czy, czy socjologicznym, jak teoria na przykład niedoboru Torstena Weblena, że jak jest niedostatek, to się bardziej starasz. Nie? Więc nie chodzi o to, żeby wyrzucić buty z karbonem, żeby po prostu zamknąć się i trenować, trenować na nizinach albo, albo w, rzucać w warunkach jak, jak, jak najgorszych. No ale ani ta Włodarczyk, ani ta Włodarczyk, ostatnio słuchałem fajnego bardzo z nią. Przelotem wywiadu wspominała o, o warunkach, jakie miała w przygotowaniach do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, o tym, że jak przyszła na tą skrę Warszawa, to myślała, że teraz te możliwości infrastrukturalne i, i lokalowe się po, polepszą. I polecam sobie sprawdzić, w jakich warunkach się przygotowywała przez lata. I, I doszła do takiego poziomu. Nie jest to droga dla każdego, ale my mamy tendencję do skracania tej ścieżki. My mamy teraz tendencję do. Oczekiwania, może w przypadku biegaczy amatorów jest to poparte już własnym doświadczeniem tego, jak progresują, jak zabiorą się za systematyczny trening, ale rzutujemy to na sportowców wyczynowych. Tymczasem droga dojścia do poziomu mistrzowskiego jest naprawdę długa. I to, że są talenciaki, które po dwóch, trzech latach są w finałach imprez, to nie świadczy o, o, ogólnym, o ogólnych prawidłowościach i trendach. Właśnie wspomniana Anita Błodarczyk mówiła, że 8 lat Musiała, musiała pracować na mm, pierwszy medal Mistrzostw Świata i to jest stosunkowo krótka droga. I mówi też, że jak ma spotkania z młodzieżą i przekazuje młodzieży taką informację, to jest takie, o jest 8 lat, o jest jak długo. Nie? I to myślę, że świadczy też ogólnej takiej światowej tendencji do tego, że musi być wszystko teraz, zaraz i liśnimy po prostu w tych sukcesach, w których my się sami nie jesteśmy w stanie przejrzeć. Ale filozofia. Ty na początku, zanim zaczęliśmy, to zapytałeś, czy będę czas kontrolował, żeby nie wyszły trzy godziny. Powiedziałem, że nie, ale chyba wyjdą. Ale to prawda, teraz wszystko chce się mieć na już w krótkich formach, pewnie dlatego nie mam TikToka dalej, ale słyszałem, że tam krótkie filmiki i tak dalej królują. Co do Anity Włodaczyk, myślę, że większość osób zna historię i te obrazki, jak trenuje na skrze, Chociaż z drugiej strony trochę mi się to gryzie z tym, no. że jej ulubionym miejscem jest na trening Doha i ona tam mhm. ciągle siedzi. Albo z, czu... Przynajmniej tak wygląda, jakby ciągle tam siedziała. Albo i... czulawista. Czulawista. Tak, więc... No ale no nie, to, to była jakaś droga do, dojścia na szczyt i teraz korzysta z tego, co, co wypracowała przez lata. Natomiast, natomiast to, że sportowcy w coraz lepszych warunkach trenują i profesjonalizują to na maksa, to jest super. Ale od razu trzeba zapomnieć o tym, że każdemu jest to dane tylko z talentu albo z pierwszych sukcesów. Na no to trzeba po prostu zapracować. A pojęcie pracy, wytrwałości, no to po prostu nie jest sexy, nie? To jest, to jest, to jest słabe. No. To kombinowania też, szukania dróg, to, to, to też nie jest sexy, tak? My, my będziemy się śmiać. Czy tam na forum naszego Jacka Książkiewicza wyśmiewać z, tego, z jego teorii, ale nikt nie, nikt z, z młodych, starszych trenerów w sztabach nie, nie poświęca bardzo dużo czasu na kombinowanie z braku środków, z braku możliwości, ale też z jakiegoś swoistego oportunizmu. I może dlatego też te wyniki nasze tutaj w Polsce. Czy w białej części świata stoją? Nie? Oj, czy w białej części świata stoją? To bym polemizował, mm -hmm. no bo nam duża część w białej części świata no tak, mocno, no tak, tak, mocno odjeżdża. Mm -hmm. Skupmy się na tym, co jest w Polsce. Wiem, że ten podcast ma partnera, ale myślę, że partner uzna, że mm -hmm. temat. Jesteśmy w czarnej dupie. Jak tu jeszcze nic mm -hmm. ciekawszego nie powiesz, będzie idealny mm -hmm. na, na tytuł. Mm -hmm. Mamy już. Twoją diagnozę, z którą myślę, że wiele osób się zgadza. Oj, bo przyklasnąć, jak ktoś mówi takie wiesz, rzeczy, to ja specjalnie tak powiedziałem, żeby to poszło na taką, wiesz, krótką przebitkę, nie? No słuchaj, no to wiemy, no, mm. bo to też to wyrzucimy na TikToka. Mm -hmm. Ciekawe, ile biegaczy ma TikToka. E, ale mamy już tezę. Tak. Myślę, że z którą zgadza się wiele osób mhm. i nie chciałbym pójść w tony takich, jak mówiłeś, mhm. że narzekamy, że o jajku, jajku, bo nie urodziliśmy się na wyżynie w Kenii, no to co mhm. my mamy zrobić? Tylko uderzmy, co my wszyscy możemy zrobić. Tak. Teoretycznie... To jest ciekawy temat i ciekawa rozmowa, bo ja na ogół mam ilość pytań przygotowanych, żongluję nimi i tak dalej, to wiedziałem, że pytań nie ma sensu przygotowywać, bo to wszystko będzie się przenikało. Mam kilka tematów, które możemy omówić, co w nim można poprawić, ale pewnie wszystkie będą się przenikały. Jesteśmy w czarnej dupie biegowo, mniej lub bardziej, głębiej lub płycej. Co, od czego według ciebie... I kto powinien zacząć, żeby zacząć się z, tej, z tego otworu ciemnego wydobywać na, na powierzchnię i biegać tak jak biała część Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii? Od rodziców, wychowawców takiego pierwszego kontaktu. No i potem rośnie ta piramida, rozszerza się. Czy może inaczej zwęża pod kątem może systemu szkolenia, ale rośnie, jeśli chodzi o nakłady treningowe, w stronę wieku seniora. To, co my widzimy, to, co my oceniamy, to, co z czego jest rozliczany. Na przykład teraz PKOL w moim mniemaniu błędnie, bo rozliczany jest za poziom polskiego sportu. Tymczasem PKOL nie jest odpowiedzialny za szkolenie sportowców. To jest wierzchołek góry lodowej i to fajnie się pokazuje, fajnie się rozlicza, fajnie się zmienia te kadry w zależności od konfiguracji politycznych czy, czy jakichś wewnętrznych układów, ale to jest przede wszystkim robota organiczna. Z drugiej strony jest potrzeba zweryfikowania poziomu, hmm, może nie wiedzy, ale hmm, szkolenia trenerów. W Polsce, ale w oparciu o jakieś realne narzędzia i realne badania. Polski Związek Lekkiej Atletyki w statucie ma różne wpisane światłe idee, ale jedną z nich jest podnoszenie poziomu, poziomu też trenerskiego szkolenie kadr trenerskich i też w obszarze badań. Współpraca z naukowcami. Jest taka strategia, była jest opublikowana. Każdy może sobie sprawdzić na lata 2022-2024 odnośnie tego, jak chcą działacze i, i, i Zarząd Pezla chce współpracować z, z ośrodkami naukowymi, to zdaje się, na razie słabo się dzieje, ale to, to jest z drugiej strony potrzeba, potrzeba wykształcenia kadr trenerskich, które się zajmą już sportowcami na określonym poziomie, żeby Kapitał wypracowany przez tę przez pracę organiczną nie poszedł na marne. Natomiast podstawą to, jest, to, jest, to są rodzice, to są zmiany również społeczne w obrębie, w obrębie kultury fizycznej, rozumiane jako, jako po prostu integralna część rozwoju młodego człowieka. To, że nauczyciele są niedofinansowani, to wszyscy wiedzą, że że młody nauczyciel nie ma perspektyw w kraju, to wszyscy wiemy, ale poza płacami dla nauczycieli, no po prostu wizerunek kultury fizycznej jako dodatku do sy w systemie edukacji, to jest największy problem. To nie jest dodatek. Rozwój fizyczny, rozwój kultury fizycznej, kształtowanie kultury fizycznej to nie powinien być dodatek. To powinna być integralna część systemu edukacji, a to nadal jest tylko i wyłącznie dodatek. To są te dwie godziny WF-u, to jest to, czy tam trzy. Przepraszam wszystkich nauczycieli. Cztery już teraz. Okej. Okay. To, jest, to jest też oddawanie systemowi edukacji przez rodziców tego, że już jest to wystarczający poziom dla, dla młodego człowieka do rozwoju. A nie jest. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy mieć zdrowe. Społeczeństwo, zanim będziemy się zastanawiali nad rozwojem sportowym, młodzieży. Nie? I myślę, że jak nie chcemy mieć zdrowego społeczeństwa, nie zależy nam specjalnie na tym, żeby. żeby mm, nie obciążasz naszego systemu, na przykład emerytalnego, no to to, to, to to działa jakoś, tam funkcjonuje, jakoś się toczy, nie? Ale jeżeli postawimy sobie za cel e, zdrowsze społeczeństwo i e, rozwój dzieci i młodzieży, no to też e, musi być w systemie edukacji po prostu większa rola e, kultury fizycznej. O. Roz... Bardzo ogólnie? No, no, ogólnie, ale szeroko, bardzo i obawiam się, chociaż nie wiem, czy mam się tego obawiać, uh -huh. że to nam otwiera masę furtek do dalszej dyskusji. Uh -huh. Nie będziemy, widzisz, ja się chyba złapałem na tym, że ja też bym chciał mieć już szybko na dwie szpychy i mam uh -huh. odpowiedź, co zrobić, żeby było uh -huh. git. E, co do rodziców, serio, byłem świadkiem półtora tygodnia temu w najlepszym parku dobiegania w Warszawie, w parku Szymańskiego. Idzie ch chłopak. Nie mm. wiem, ile on mógł mieć, mm. 10, 11 lat z mm. mamą. Ja tylko w część dyskusji wpadłem, no bo przechodzili obok mnie i chłopak chciał chyba zostać wolontariuszem. Domyślam się, że może przy maratonie warszawskim. Mm -hmm. Matka mu powiedziała, że nie, no bo co ty z tego będziesz miał. Mm -hmm. I, a tam była jakaś dalej rozmowa, że on po prostu chce biegać. Mm -hmm. I mama mu strasznie, że, mm -hmm, że mm -hmm, no po mm -hmm, co mm -hmm. i... Trochę mnie to uderzyło, mm -hmm. że no, chłopak ma ochotę zrobić coś fajnego, trenować. Mama mu mówi, że nie. Z drugiej strony, no, nie znam motywacji mamy. Mama może sobie pomyślała: może ogląda Bieganie.pl, pozdrawiam, mm -hmm. że widzi, że wyczynowy biegacz w Polsce, jak kończy 23 lata, to, nie ma, za bar znaczy, no, to ma bardzo ciężki wybór: nie? czy dalej mm -hmm. iść w sport. Czy jednak znaleźć sobie pracę, i no bo raczej ciężko się z, albo może i nie, bo może nie zaskoczysz, zbiegania w Polsce utrzymać, więc tak, rodzice na pewno mają duży wpływ, natomiast trzeba też rodziców yy, zrozumieć, że mogą chcieć. Dla dziecka, jakiejś innej według nich lepszej drogi. No bo tych rodziców też ktoś 20-30 lat temu mm -hmm. wychował w mm -hmm. takiej, że wiesz, no bądź adwokatem, lekarzem, wiesz, jak to było. nie no tak, no? To raz. Dwa, finansowanie sportu w szkole, no byłem przed 7 lat WFIS, znam niestety to od mm -hmm. podszewki plus y nie chciałbym mówić, że to jest w każdej szkole, na pewno są szkoły, gdzie, gdzie takich rzeczy nie ma, ale jest często na zasadzie mamy apel, więc wejdźcie na WF zimą, się śniegiem porzucajcie na boisku, bo mm -hmm, jasełka mm -hmm. będą i musimy poćwiczyć mm -hmm. do jasełek, więc jest trochę zrzucanie tego. Z drugiej, łącząc szkołę i rodziców, no to ja miałem uczniów, którzy byli sprawni w miarę. Ale na przykład rodzice to tak dociskali, że był chłopak, który trenował trzy sporty jednocześnie i on mm -hmm. co roku to zmieniał. Mm -hmm. Fajnie, no bo możesz poznać różne sporty, mm -hmm. ale z drugiej strony czasem miałem wrażenie, że jest zajechany, wiesz, jak mm -hmm. młodzik tak. w jakiejś drużynie piłkarskiej, <grym> że musi grać z seniorami, z kimś tam, z kimś tam codziennie mm -hmm. mecz. Y więc y nie wiem, czy, czy to jest podstawa. Wiesz, y Chcielibyśmy. W sensie żeby, rodzice? Tak, czy chcielibyśmy, mhm. żeby rodzice mówili: słuchaj, Jasiu, słuchaj, Kasiu. Super będzie, jak będziesz biegała, bo mhm. czy pójdziesz na zajęcie lekkoatletyczne? Bo królowa mhm. sportu rozwija wszechstronnie. Później mhm. będziesz mogła, mógł robić, mhm. co chcesz. Nawet jak będziesz chciała być prawnikiem, to będziesz zdrowym mhm. prawnikiem. Z drugiej strony, no, musimy rozumieć rodziców, że może patrzą na to, co jest wokół i sobie myślą, że w sumie to jest niepotrzebne. Myślisz, mhm. że. Nie wiem, nie, nie, rola mediów, ja. rola sportowców, działaczy... Nie powinna się zacząć od tej strony, że my byśmy, powinniśmy przekonać rodziców i pokazać im, że to się opłaca, żeby oni dopiero mm -hmm. przekonali dzieci. Ja wiem, że to będzie mm -hmm. kluczyło i mm -hmm. chyba nie znajdziemy Nie, odpowiedzi. ja mówię od, od czego trzeba zacząć, a w, w, w połączeniu z czym to powinno jakby funkcjonować. To, jest, to są zmiany, które właśnie powinny być też na, w, w polskiej edukacji. Mówię o tej roli równoprawnej kultury fizycznej z matematyką, z biologią. I o tym, że muszą być oczywiście stworzone warunki do, 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 takiego, do takiej synergii. I teraz, żeby nie być gołosłownym, to jakieś proste rozwiązania, które mi żona podpowiedziała, no to, to są czasem, czasem takie może nie triki, ale czasem takie rzeczy, które powodują, że i mamy grupę rówieśniczą, która jest zaangażowana w sport w szkole. I mamy rywalizację międzyszkolną, która jest bardziej atrakcyjna niż te. Złapanki organizowane, często rywalizacje między szkołą, tak? Czyli coś takiego fajnego. Może nie to, że jak w Stanach się biją dwie uczelnie, ale coś na kształt takiej fajnej rywalizacji międzyszkolnej, bo dzieciaki uwielbiają rywalizować i nic nie. Moim zdaniem, to jest właśnie zduszone w, teraz we współczesnym, we współczesnym świecie. Ta rywalizacja się przenosi czy do sieci, czy do, czy do social mediów, czy, czy do jakiejś tam formy oceniania, ale dzieci uwielbiają rywalizować, uwielbiają się ścigać, uwielbiają po prostu konkurować ze sobą. I ten potencjał dzieci no może być naprawdę fajnie wykorzystany. I zaangażowanie rodziców oczywiście musi właśnie iść w parze z tymi zmianami instytucjonalnymi. A jak to instytucjonalnie na przykład przekonać rodziców? To prosty trik. To na przykład dać im ustawowo dzień wolny, jak dziecko ma zawody międzyszkolne. Nie? I wtedy na trybunach nie siedzi garstka trenerów palących papierosy, bo mają dwie czy trzy inne realizacje tego dnia, tutaj Badmintona, tutaj, a tutaj tutaj biegi przełajowe, tylko zaangażowane czy same szkoły, czy rodzice i to zupełnie już inaczej wygląda. I takie wspomnienia z zawodu, gdzie ja nie jestem pierwszy, jestem ostatni, ale po prostu jestem reprezentantem szkoły. To naprawdę zostają z, z ludźmi na zawsze, i z, i z tego się wywodzą potem też w sporcie powszechnym dłuższe kariery sportowe. Więc to, że trzeba zacząć od rodziców, to jedno, ale drugie to zgadzam się z Tobą, że jeżeli nie, nie damy atrakcyjnej oferty właśnie dla ich dzieciaków, no to, to będzie fatalnie. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedno, że. Aktualnie określenie tym, to, czym jest aktywność dzieci, się bardzo zmieniło. Obecnie zresztą w świecie dorosłych też uznajemy za osoby aktywne, osoby, które są aktywne w sieci. To jest osoba aktywna. Jesteś aktywny, tak, jestem aktywny w sieci. I to, że ja w sieci wrzucę post w poniedziałek, o tym, że biegałem w sobotę, we, we wtorek, jeszcze go wrzucę, a w środę jeszcze o tym wspomnę, to sprawia wrażenie, że jestem osobą mega aktywną, może ja biegałem raz w tygodniu. I podobnie jest z dzieciakami. Wydaje nam się rodzicom, że dzieci są aktywne, bo przecież bierze udział w, w zawodach międzyszkolnych i przywozi punkty, tak? W rywalizacji sportu dzieci i młodzieży, o czym zaraz. Ale na przykład na zajęcia poza szkołą wożę go samochodem i on, ona nawet nie schodzi po schodach do garażu podziemnego tego samochodu, tylko zjeżdża windą. I nam się wydaje, że o, jakie mam mega aktywne dziecko, Bożą się pcha do, do każdego sportu. A to nadal jest bazowy poziom, bazowy poziom, wiesz, ruchu jest i tak poniżej wszelkich norm, nie? I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to instytucjonalnie zły i teraz niestety podgrzany przez, ten, przez, ten, przez to rozwiązanie ministra sportu, moim zdaniem, ten program... Klub Pro, już nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, czyli system szkolenia dzieci i młodzieży, który zwyczajnie premiuje konkretnymi dotacjami finansowymi punkty za wysokie miejsca. Nie ma średniej ważonej w tym systemie liczby uczestników sportu i wysokich miejsc, tylko jest to przede wszystkim są to przede wszystkim wysokie miejsca we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Co mam na myśli? Jak jesteś 41 na zawodach przełajowych, makroregionalnych, to przywozisz 0 punktów do klubu. Zero. Zero. Tak. A jak jesteś, a w zawodach takich przełajowych, ile dzieciaków powinno startować? Tak? By było fajnie. Tak, biegacze często wyczynowi, i rzucają. O, patrzcie, w Anglii startuje tyle. 500 osób biegło. nie? No to są garstka, nie? To jest garstka. Więc musisz być w czołówce tych konkurencji wytrzymałościowych, które wiemy, że z czasem się te cechy kształtują. Tak? Trzeba czasu, żeby, żeby ktoś się stał mistrzem świata czy mistrzem Europy, a jednak premiowany jest to konkretną kasą za każdy punkt zdobyty w rywalizacji właśnie dzieci i młodzieży. Nie? I to jest, no może nie zbrodnia, ale mimo wszystko jest to, jest to słabe rozwiązanie, bo z tego nie będzie powszechności sportu, a przejdziemy za chwilę jak poprawić bieganie w Polsce no to ono się nie bierze z wyłuskiwania i super systemu z po prostu selekcji talentów, tylko z masy. Nie? I z masy, z powszechności, z dużych grup, czy to właśnie rówieśniczych dziecięcych, klubowych, czy, czy już grup profesjonalnych, które potem będą na bazie jakichś swoich, wiesz, średniej wyników dawały raz za razem wybitnego zawodnika. Nie? Ale wydaje mi się, że Rozwiązanie, które tak. No, punktowanie za, za wyniki u dzieci nie jest chyba na dłuższą metę budujące w tym środowisku, ale jest łatwe. No tak. Bo wiesz, no, minister mówi, damy za pierwsze miejsce ileś tam, mhm. punkty, będą pieniądze mhm. i fajnie. Mhm. I to jest łatwe, policzalne, mierzalne pyk mhm. jest. Mhm. A jednak lekka jest w miarę mierzalnym sportem mm -hmm. nie, mm -hmm. i wydaje mi się, i kompletnie nie chcę bronić żadnych polityków, ale z drugiej strony, jakby było za ogół, za masę, za to, ile osób jest na przykład w danym klubie, mm -hmm. to znając trochę to, że polski Związek Przeciągania Liny nagle chyba ma, miał w czasach mm -hmm. covidowych najwięcej członków w mm -hmm. Polsce, obawiam się, żeby było na zasadzie. Aj zapisz swojego Jasia do mnie do klubu, będę miał więcej pieniędzy, wiesz. Mm -hmm. To by dawało, oczywiście tak ideowo, zgadzam się z tym, mm -hmm. że powinno być promowanie, promowane, promowanie sportu masowego. Mm -hmm. Nieważne, czy będziesz pierwszy, czy czterdziesty pierwszy, ale po prostu to rób, bo mm -hmm. kiedyś może być coś fajnego, czy to ogólnie dla sportu polskiego, czy mm -hmm. po prostu dla ciebie, a jak dla ciebie będzie fajne, no to teoretycznie dla całego społeczeństwa też, bo będziesz szczęśliwy. Z drugiej, no im bardziej za taki zagmatwany, uznaniowy mm -hmm. system wynagrodzenia, no to wydaje mi się, że jest coraz więcej takich miejsc, gdzie można przychachmęcić. I wiesz, no najłatwiej jest zapłacić po prostu, nie wiem, za pierwszą trójkę, dziesiątkę, piętnastkę, no a jasne. resztę pa. No jasne, że najłatwiej. Natomiast po pierwsze, system szkolenia dzieci i młodzieży to nadal jest pole do przekrętów i nie ma, nie ma to żadnego związku z, z przejrzystością warunków, bo ten sam sportowiec będzie za chwilę, już jest cały punkt i cała debata po prostu na temat dzielenia, Dzielenia, jakby na temat podziału punktu zawodnika, który przechodzi z klubu do klubu na poziomie dzieci i młodzieży. To już jest cała debata, no bo już jest handlowanie tymi punktami, tak? To już są, wiesz, jak sobie tam robiłem krótki research, to są 500 złotych za punkt, nie? może nawet jakaś tam gmina, bo to gminne są środki, gmina powinna to, to wypłacać, tak? I wiesz, no tu jest, tu jest moim zdaniem bardzo duże pole do przekrętów. To jest też pole do łączenia różnego rodzaju dotacji i weryfikowania tego, czyli mamy teraz taką symbiozę na przykład od niedawna czwartków lekkoatletycznych i programu lekkoatletyka dla każdego tak? Wielkie obwieszczenie, że nagle fundacja, która zajmuje się organizacją Czwartków Lekkoatletycznych, notabene prowadzona przez byłego prezesa Polskiego Związku Lekki Atletyki, a wiceprezesem jest Marian Woronin, no to nagle ona będzie z programem Lekkoatletyka dla każdego, którego oczywiście realizatorem jest Polski Związek Lekki Atletyki, ona nagle będzie połączona i fu, teraz to się urodzą z tego wiesz, młode talenty, nie? A jednocześnie te same dzieciaki te same dzieciaki będą rywalizowały w systemie szkolenia dzieci i młodzieży. A pomimo tego, że są obostrzenia, to jeden dzieciak gwarantuje Ci, że będzie startował w dwóch konkurencjach i są tam ograniczenia, nie może zdaje się więcej właśnie niż dwóch wystartować w określonej. W, określonej, w określonym wieku, ale mimo wszystko zawsze te zdolne, wybijające się dzieciaki będą obskakiwały, zdobywały te punkty, a to się nijak nie będzie przekładało na poziom sportu, zarówno tego młodzieżowego, taki ogólny, konkurencyjność, jak i w przyszłości. I. Co do przekrętów i co do możliwości wykorzystania tych sytuacji, to naprawdę można to, można to mnożyć. Każdy się będzie podpierał sukcesami sportowców, czy z jednej formy rywalizacji, czy z drugiej. A często, najczęściej, moim zdaniem, i tak wybijające się jednostki w sporcie dzieci i młodzieży, to są te, które i tak trenują w klubach z trenerami, którzy często zmieniają dres, to nie jest do nich zarzut, takie są warunki. Zmieniają dres. Zmieniają nazwę programu i przeprowadzają tego samego dzieciaka z jednego treningu na drugi, wyrabiają mu legitymację tego, a nie innego programu, więc de facto kręcimy się w jednym miejscu. Czy, na masowość, czy masowość, ilość powinna bardziej przechodzić w jakość? Wydaje mi się, że na początku nie. Wydaje mi się, że na początku nie. Niech będzie ta masa. Niech będzie już związek przyciągania liny. Nie? Niech, będzie, e, niech będą martwe dusze e, w liczbie 10 tysięcy. E, niech na jednych zajęciach, jak przyjdzie urzędnik kontrolujący, bo takie się zdarzają kontrole z urzędu miasta, zobaczyć ile jest e, dzieci, niech będzie złapanki, niech będą te dzieciaki. Trudno. Ale w momencie, kiedy na zawodach, w jakiejś rywalizacji będzie e, 500 dzieci na starcie. I ja będę w czołówce, to również ten zdobywca punktów zupełnie inaczej będzie w przyszłości formował swoje oczekiwania, swoje nadzieje co do kariery sportowej. On będzie już miał pozytyw mnóstwo pozytywnych wzmocnień, a ci, którzy uczestniczą w tym, gwarantuje ze względu na naturalne predyspozycje dzieciaków do tego, żeby się ścigać, żeby rywalizować, żeby się zwyczajnie bawić, luzować i też ruch im da dużo więcej niż social media czy gry. To, to będzie to też przekładało się na zdrowe społeczeństwo. Więc ja bym się nie bał pójścia w masę. Co do tego, jaką my mamy specyfikę, że zawsze zakombinujemy, no to, to wiesz, to, to jest kwestia tego, że można to zwalić na lata komunizmu i w ogóle powiedzieć, że się tak nie da, ale myślę, że dużo więcej korzyści będzie, będzie po prostu z umasowienia tego ruchu, nawet kosztem jakichś lokalnych, może nielokalnych, przekręcików. Nie, masa z masy na pewno łatwiej jest wyciągnąć y, ileś tam talentów, ale też pamiętajmy, że my to dyskutujemy oczywiście o medalach igrzysk i tak dalej, ale ogólnie o kondycji, mhm. więc z masy po prostu no tak. też przyjdą ludzie, którzy w dorosłym wieku będą sobie dla frajdy truchtać no i biegać, nie wiem, 50 minut na dychę, mhm. a niekoniecznie chcemy, żeby biegali 27 i ścigali, mhm. ścigali świat. To, o czym mówisz, o tych różnych programach. Ja często takie polskie związki różne porównuję też do polskiej szkoły. I w mm -hmm. polskiej szkole, teraz już jako człowiek, który zakończył pracę w szkole, mogę powiedzieć, że co jest w polskiej szkole najważniejsze według ciebie? Dzwonek. I to, że zacząłeś się zastanawiać, to już jest problem, bo w normalnym społeczeństwie każdy odpowie, że dziecko. Natomiast w polskiej szkole Rozumiem. nie jest ważne dziecko, tylko jest ważny kwit. Papierek, mm -hmm, procedura mm -hmm. i tak samo myślę, że z tymi wszystkimi e, programami. Mm -hmm. e, tak, czytałem te e, program rozwoju Polskiego Związku, to tam ojejku, jesteśmy we wspaniałym świecie według ale, tego. Wi ale widziałeś, że uderzyli się w piersi odnośnie, e, odnośnie biegaczy. Tam było chyba coś o licencjach, że nie było coś nie, o... Nie, nie, ale było napisane, że Polski Związek, polecam to lekturze, że Polski Związek Lekki atletyki dostrzega jak operatywni, jak zaangażowani są Amator. amatorzy finansujący sobie sami sport amatorski w biegach masowych. Wyrażona była delikatnie żałość, że oni odbierają publiczne dotacje tym związkom sportowym, aczkolwiek było napisane, że bez biegaczy Yy, polski związek lekki atletyki yy, nie może się rozwijać. Ale mnie to trochę przeraziło, bo tam też polski związek lekki atletyki ma takie plany, żeby wchodzić w ten sport masowy. I mnie to trochę przeraziło, jak to przeczytałem. A ta licencyjność cała i tak i ogólnie współorganizowanie i mhm. wiesz, no yy, nie chciałbym, Wolałbyś żeby tu... żeby się tego nie dotykali, by, tak? No i yy, mhm. nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mhm. Jeżeli by weszli w to, że Patrzymy, jak to wygląda w sporcie masowym, komercyjnym, mm -hmm. i my to przerzućmy mm -hmm. na sport wyczynowy, że nie mamy plakatu Mistrzostw Polski na płocie z błędną datą, i to jest w sumie jedyna mm -hmm. promocja Mistrzostw Polski. To tak. Trochę się zawsze obawiam, jak coś państwowego zaczyna się mieszać do wol... Żeby nie było, że tu polityka nie broni. Ale Boże. Do takich wolnorynkowych rozwiązań. Tak, że. No tak, tak. To, to, to jest zrozumiałe. Myślę, że jakąś taką światłą ambicją Pezla w kontekście właśnie tego traktowania z biegania masowego w Polsce, żeby to jakoś wykorzystać. No to oprócz tego, że fajnie byłoby yy, merkantylnie rzecz biorąc yy, zarobić trochę na biegaczach i na licencjach, to myślę, że mimo wszystko yy, chcą pokazać. Nawet mówię pokazać. Że też zwracają uwagę na to powszechne bieganie i na to środowisko i chcą w jakiś sposób rzeczywiście do tych celów statutowych rozwoju polskiego sportu się przyczynić, próbując tutaj odnaleźć jakieś talenty, ale myślę, że na to jest w, 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 za wcześnie w kontekście rozwijania się rynku biegowego w Polsce, a za późno w kontekście tego, że teraz e, no nie wyszukają tam nastolatków, tak? nie wyszukają tam dwudziestolatków. Aczkolwiek to może za chwilę poruszymy ten temat. Uważam, że generalnie wiek polskiego biegacza, amatora z perspektywami się bardzo obniżył w ostatnich latach, i to jest korzystne w kontekście innego sukcesu sportowego niż ten gwarantowany przez Pezla i wojsko. W jaki sposób się obniżył? No, obniżył się. Wiesz, jak z tym starym dziadem. Ale w, kiedy w, w latach 2004-2005 współuczestniczyłem w, w takim rozwijaniu biegania masowego w Polsce, byłem związany z Nike, z tymi pierwszymi biegami masowymi na 10 tysięcy plus osób, versus tych 1500, które było wcześniej. No to jednak y, wtedy wiek. Y, Takiego, takiego biegacza zajmującego czołowe miejsca i, i angażującego się bardzo w, w bieganie amatorskie, no to jednak był taki wiesz, 45. Plus. W moich czasach mojego rozkwitu kariery sportowej myślę, że on się tak obniżył na 40, plus. a teraz widzę coraz częściej, że naprawdę fajne wyniki amatorskie. Na tle oczywiście wyników sportowców tak zwanych wyczynowych, osiągają ludzie coraz młodsi. Trafiają do sportu, no nie ale trafiają do tego sportu na wyższym poziomie osoby, które nie trenowały w szkołach, nie, ale na przykład już zaczęły trenować na studiach. Albo no, w tym wieku, tak? W wieku 20 tam kilku lat, więc to sprawia, że ten ewentualny rozwój kariery zawodniczej no, ma szansę się bardziej, bardziej przyczynić do wysokich wyników sportowych. Rozumiesz, jak ktoś zaczyna, jak ma 40 na no Oczywiście, to już się to, pewnych rzeczy nie przeskoczy. To nie przeskoczy, może się rozwinąć na miarę swojego, swojego, tam, swojego zaangażowania pracy i jakiegoś tam talentu, ale jak ktoś zaczyna właśnie, jak ma 20 parę lat, może na niektóre rzeczy też jest za późno. Bo też trzeba sobie to uzmysłowić, że, że na jakieś kwestie zaniedbania w obszarze, nie wiem, gibkości i koordynacji ruchowej może być, może być za późno, ale nadal jest to lepsza perspektywa w kontekście wyników sportowych bezwzględnych niż takiego 40 plus latka. I dlatego mówię, że, że coraz więcej na imprezach masowych jest, jest biegaczy czy ambitnych amatorów, którzy, z których myślę, że przy odpowiednim modelowaniu tego sportu w Polsce można by wycisnąć więcej, czyli można by wycisnąć z kogoś, kto nie uczestniczy w systemowym szkoleniu, wyniki sportowe na miarę nawet rekordu Polski na 5000 metrów. Też tak myślę, no bo wiadomo, jest model, że od dzieciaka idziesz do klubu i tu są ci mistrzowie, ale mhm. ci, zaczynając, tak jak ja, w wieku 20 iluś lat, mhm. tworzą powiedzmy taką. Szeroką czołówkę. Jest mhm. tej szerokiej czołówki, mhm. no jak jest szeroka czołówka, łatwiej kogoś w, w, znaleźć. Dwa, jak jest szeroka czołówka, to ta ścisła czuje trochę oddech tej szerszej no, na karku. Ale nie, no, rywalizacja zawsze jest potrzebna. I chciałbym tu pozdrowić Janka Krzyżanowskiego, którego dzisiaj mijałem, jak robiłem rozbieganie. Jestem też już starym dziadem, ale czasem się łapię na tym, jak bardzo starym dziadem Janek... Biega od bardzo niedawna. Ostatnio na strawę wrzucał, że spóźnił się do szkoły na lekcję, bo miał rano trening. I, i też jest jakby bez, bez klubu, trenuje z Mikołajem Raczyńskim i e, chłopak biega 16 minut na piątkę. Nie? Jest, mhm. nie wiem, ile Janek masz lat, 17-18. Mhm. E, I to jest właśnie ten mhm. przykład, o, o którym ty mówisz. No jest, ty, ty mówiłeś o, o Nike, Oran Warsaw, Biegni Warszawo, kurcze, pamiętam jak się zapisywałem w Galerii Mokotów, dostałem taką za dużą koszulkę mm -hmm, i biegłem, mm -hmm. fajne to było. E, ostatnio Adidas robił e, jakąś, ja nawet nie wiem kto to był, ale no. jakąś taką współpracę z grupą mało latów, że oni trochę o modzie, trochę o sporcie mm -hmm, i mm -hmm. był bieg na, na Mokotowie przez SGH i tam pełno takich właśnie studenciaków, liceali mm -hmm, licealistów przyszło sobie. Tak, pobiegać. to też nasza współpracowała z organizatorami biegu SGH. Mm -hmm. Tak, i tam jeszcze jakąś taką grupę z TikToka ja nie miałem pojęcia kto to jest, mm -hmm. ale dla tych nad dwudziestolatków no latków był mm -hmm. to ktoś, kto ich mm -hmm. przyciągnął na bieg i dzięki no temu zrobiła się masa Niech to będzie dla jaj, Oczywiście wiesz. niech to ale... będzie w ogóle fan w sensie, że, że damy im na mecie, no teraz nie politycznie powiem, no, ale energetyka albo, albo wiesz, po prostu zaprosimy ich na fajną imprezę, ale no pełnoletni to mogą sobie nawet się napić piwka. Ale, ale no, no właśnie się, się nie bójmy, tego wykorzystać, że to, że to jest, wiesz, nie, nie dla lamersów i nie musi być systemowe. Ja chciał zaapelować do wszystkich sportowców, którzy marzą o rozwoju swoim sportowym, żeby też y, y, pamiętali o tym. I to jest bardzo trudne, bo od najmłodszych lat mają autorytety trenerskie, nauczycielskie, rodzicielskie, które ich wychowują w jakimś, w jakimś duchu, ale żeby pamiętali, że istnieje życie poza pezla, istnieje życie poza wojskiem i w, obecnych, w obecnej sytuacji gospodarczej Polski nie ma logicznego uzasadnienia dlatego, żeby ograniczać się tylko do tego systemu szkoleniowego, który jest stworzony. Czyli to, że my dyskutujemy, o fajnie, jakby instytucjonalnie tam dotacje lepsze albo lepszy ten system sportu szkolenia, rywalizacji dzieci i młodzieży był, no to jest jedno. A drugie to jest to, że e, górnolotnie mówiąc, jak masz pasję, czy tam ta pasja jest już zaszczepiona, to naprawdę nie ograniczajmy się do tego, że musimy koniecznie mieć e, po prostu szkolenie w coś zakopane, e, spać w hipoksji, e, żeby osiągać wyniki sportowe na miarę rekordu Polski na 5000 metrów. Cały czas piję do tego i cały czas podkreślam, bo, bo myślę, że to jest e, pewien. Papierek lakmusowy poziomu polskich biegów. Tak, nie będę przypominał, jaki tytuł będzie miał pewnie ten podcast, ale tak, to na jakim poziomie jesteśmy teraz? Na jakim jest poziomie rekord Polski mający 20. Nie, 50, prawie. 50 lat tak. Mhm. E, tak, powiedziałeś, że nie trzeba ograniczać się do Pezla, do instytucji. Mhm. Natomiast e, zgodzisz się, że. Od pewnego poziomu finanse są bardzo ważne? Finanse są ważne dla tak. każdego z nas, dla ciebie, tak. dla mnie do życia ogólnego, mm -hmm. do życia w komforcie. Jak mamy komfortowe mm -hmm. życie, łatwiej nam się trenuje. Sport wyczynowy ja wiem, że w każdym biegu jest ten na początku, że najłatwiejsza i najprostsza forma ruchu, i tak dalej. Każdy <laughs> w też. w celach każdej imprezy. Tak, biegowej. to jest tak, genialne. Tak, tak. Później mhm. się okazuje, że to ani nie jest takie łatwe, ani nie jest takie proste, ani nie jest takie tanie. Mhm. I żeby się wyszkolić, ja wiem, że nie trzeba siedzieć 360 dni w Kenii mhm. albo w Albuquerque, jak ładnie zawsze mówi Kuba Nowak ale finanse trzeba mieć na trening mhm. na, na wysokim poziomie. Mhm. Zgodziłbyś się. Ale jakie finanse? Jakie finanse? Jaka to jest w Twoim zdaniem? No kwota? właśnie, jaka to jest kwota, żeby móc się wyszkolić w obecnym mhm. czasie na rekord polski na 5000 metrów? Myślę, że dwuletnia indywidualnie na zawodnika, który spełnia dwuletni system. Za około 120-130 tysięcy złotych. No. Czyli 240-250 tysięcy. No właśnie. I... Ale indywidualnie na zawodnika. Oczywiście musi być stworzona, stworzone grupy żeby właśnie wyselekcjonować tą, te osoby, którym akurat takie środki przeznaczymy, więc to jest no dobra, sprawa. nie wiem czym przyjechałeś do naszego wspaniałego studia, ale to Golfem. trochę to trochę, ale może GTI jakiś. mocny. E, ale Leasingowy. zabrzmiało to trochę, jakby to było, no tam jakaś tam mała sumka, nie? Natomiast to jest, są duże pieniądze, to są duże pieniądze, a nie są duże, mówimy może... o rekordzie polskim. No dobra, ale masz yy, jakiegoś Krzysia. A jaka jest średnia krajowa płacy? Nie mam pojęcia. Nie wiem, teraz 6,5 chyba Mediana wyniosła. No. no to co, to jeszcze 10 tysięcy. Tylko no. pamiętajmy, że Krzyś, Ania czy mhm. inny Wojtek musi żyć jeszcze, nie? a my tu mówimy mhm. o samych kosztach związanych ze szkoleniem. Mhm plus jeszcze musi się... Nie, nie, w tej, w tej sumie już w tej sumie Czy moim, jeżeli moim, mam... zdaniem mieści, mo, moim zdaniem już się mieści moim zdaniem już się mieści gratyfikacja za zaangażowanie zawodnika, które moim zdaniem powinno być na jakimś poziomie może nie, nie to, że nie gratyfikowane, ale jak się podejmuje jakiejś realizacji projektu, to, to bierze pod uwagę, że, że musi też się jakoś temu poświęcić. To jest kwestia priorytetów. Rozmawiamy o, o projekcie rekord Polski na 5000 metrów i o osobach, które jak do niego trafią, to są e, zaangażowane, i tego zaangażowania nie da się wycenić, nie da się za niego zapłacić, bo dla jednego będzie ono e, wymagało po prostu przeprowadzenia się z miasta do miasta, a dla drugiego po prostu zmiany wstawania między 6 a 7 versus 10 i 11. Więc tego się nie da wycenić, ile dla indywidualnego zawodnika to będzie znaczyło. Ja mówię o bezwzględnych sumach, które moim zdaniem są potrzebne na zaspokojenie potrzeb takich podstawowych, aby zrealizować cel, rekord Polski na 5000 metrów. Czyli pi razy drzwi to jest 10 tysięcy miesięcznie. Mhm. miesięcznych mhm. sumach będzie. Uważam, że to nie jest dużo. Wyszkolenie, wyszkolenie Polski Związek Lekki Atletyki przeznaczył, jak wspomniał premier, premier, uf ostro. E, prezes Olszewski e, na wyszkolenie adysułek e, 400 tysięcy złotych rocznie. No właśnie. Na medal Mistrzostw Świata. No i rekord polski, tak? Tylko tu mamy pytanie: najpierw ktoś musi dostać pieniądze, żeby był wynik? Mhm. Czy najpierw musi być na odpowiednim poziomie, żeby dostawać pieniądze? E, ty może głębiej siedzisz, najpierw adysułek wbiła się do szerokiej czy może wąskiej czołówki wieloboju i dost, zaczęła dostawać pieniądze? Czy najpierw zaczęła dostawać pieniądze, a później dzięki temu weszła do, e, do tej czołówki światowej? Nie, no najpierw się wbiła na odpowiedni poziom sportowy. Czyli najpierw sama musiała zainwestować. No tak, tylko że ja też nie mówię o tym, że będziemy za 120 tysięcy złotych przez dwa lata od zera brać gościa, który wstał z kanapy. Tylko mówię o odpowiedniej selekcji grupy zawodników, którzy mogą to zrobić, i potem zrealizowania tego projektu w, w ramach dwuletnich przygotowań. Okej. Okay. Ale kto w sensie zawodowało. Ja wiem, że ta selekcja jest najtrudniejsza, tak? Tak, no to, mhm. to wiesz, no też y, może to zaraz, no bo teraz mhm. trochę o pieniądzach, że to jest trochę mgliste, nie? No bo jak idziesz do Korpów i robisz, robisz karierę, mhm. no to jak nie trafisz na jakichś y, złych ludzi i się tam z nimi nie pokłócisz, no to raczej jest to pewne, że będziesz sobie tam awansował w pracy jest trochę bezpieczniej mhm. w sporcie. Nie masz takiej gwarancji, bo pojedziesz do szklarskiej albo gdzieś na obozie na kamieniu, skręcisz sobie nogę, połamiesz mm -hmm. i nagle, no jest... się, mm -hmm. nagle robi się, się problem. Ale skąd? Proste pytanie. Skąd zawodnik ma wziąć na początku... A, rozumiem. Nie 10 teraz tysięcy czy 5, 8, 7, bo często słychać mm -hmm. od polskich biegaczy, szczególnie mm -hmm. ulicznych, mm -hmm. że oni nie mają pieniędzy, muszą jeździć po jakichś e, biegach i zarabiać, no mm -hmm. bo sami się szkolą odżywki i wszystko to kosztuje. Mm -hmm. e, skąd ten biegacz ma wziąć te pieniądze? No I teraz bo pracować chyba nie może ta, na to. Teraz nie? mówimy, jak rozumiem, o sobie y, w jakim wieku? W wieku takim, która będzie Będzie się, będzie się mogła mhm. łapać na projekt rekord polski 5000 <laughs> Okej, okay, okay, okay. Dobre pytanie, tak, rozumiem cię teraz. Więc de facto myślę, że w Polsce od wielu lat się zmagamy z problemem tym, co się dzieje ze sportowcem, który kończy, tak, kategoriami wiekowymi lecimy który kończy wiek młodzieżowca, staje się seniorem. Czyli mamy taki też przejście w systemie edukacji od końca studiów, y, czy tam końcówki studiów, a początku, a początku pracy zarobkowej, czy samostanowienia o sobie już poza, 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 y, poza tymi studiami. Ja sam wiem, co mówię, bo ja uwielbiałem bardzo długo studiować <laughs> i wiecznym studentem chciałem być, ale jeżeli mówimy o osobach, które y, już y, nie są pod skrzydłami rodziców, tak? Chcą samostanowić o sobie, no to myślę, że to jest kwestia priorytetów. I teraz, jeżeli oczywiście nie jesteśmy zakonnikami, to stajemy przed dylematem, co mamy poświęcić, żeby, żeby biegać. Natomiast pytanie nie jest odnośnie, te, nie dotyczy tego, jak bardzo tego chcemy, tylko co jest dla nas priorytetem. Jeżeli priorytetem jest bieganie, jeżeli priorytetem jest podnoszenie tego poziomu sportowego, to myślę, że Mógłbym wymyślić teraz z kapelusza 10 różnych scenariuszy na to, jak sportowiec może sobie zapewnić w dzisiejszych warunkach gospodarczych finansowanie. Dwa? No, bo 10 to będziemy tu A, do wieczora, więc dwa scenariusze powiedz. Ale od razu powiem, że specjalnie wyłastrzam i robię z nich scenariusze absurdalne, ale, lekko absurdalne, ale one tylko obrazują to, że nie możemy narzekać, że się nie da, tylko jest to kwestia priorytetów. Po pierwsze, jesteśmy na garnuszku rodziców dłużej. Siedzimy w domu z rodzicami. Tak? Przekonujemy... Model do tego, włoski, no. Najłatwiej, najłatwiej rodziców przekonać do tego, tak? Siedzimy na garnuszku. Odchodzi nam bardzo dużo kosztów, tak? Baza lekkoatletyczna na, do tego, żeby się przebić na poziom, teraz też znowu strzela, ale powiedzmy 31 minut na dychę y, u mężczyzn i, i 34 4, 33 minut u kobiet nie jest tak bardzo potrzebna. Tak? Więc koszty związane z obsługą tego sportu nie są takie duże. Jeżeli jesteśmy nawet minimalnie zdeterminowani, możesz powiedzieć to na własnym przy przykładzie, to korzystamy z social mediów. To nie jest, to nie jest naprawdę zaawansowana y, wiedza tajemna, jak y, zgromadzić. Przez pracę jakąś tam organiczną. To, to nie jest kupowanie hinduskich głosów czy, czy chińskich, ale jak zgromadzić społeczność, która może nam sfinansować część przygotowań. Nie mówię o zrzutce.pl, tylko na razie mówię na przykład o nakładach na sprzęt sportowy, na odżywki, które myślę warto stosować, nawet na poziomie amatorskim, na dietetyka i tak dalej. Znam osoby, bo, bo sam też współpracuję. Jako trener z biegaczami amatorami, którzy mają y, followersów na poziomie 7-8 tysięcy, nie martwią się w ogóle o sprzęt sportowy, nie martwią się w ogóle o odżywki. Za co? Za post raz w tygodniu na ten temat. To naprawdę to naprawdę nie jest, nie jest nic skomplikowanego. Powiedziałbym tak, łatwo by się powiedziało, ale to nie jest kwestia, tajem kwestia wiedzy tajemnej, to jest kwestia tylko ustalenia sobie priorytetów jeżeli mi na tym zależy, jest to do ogarnięcia w Polsce, bo ten próg wejścia to nie jest na razie 100 tysięcy followersów, tylko to naprawdę firmy tutaj też obecne, obuwnicze, szukają ludzi na poziomie 10 tysięcy obserwatorów, zaangażowanych oczywiście, nie? To naprawdę, uwierz mi, jakby, no nie jest kwestia nieosiągalna, tak? Dla osoby, która nawet biega 50 minut na dychę, bo znam taki przykład. Więc tu już mamy dużą część, która się sama finansuje sama no jakimś nakładem naszej pracy ale znowu to są priorytety. Kolejna rzecz to jest no sorry, jaką drogę zawodową sobie wymyślimy i jak sobie układamy pracę, natomiast teraz jest covid na plus to zmienił jeszcze bardziej. Jest mnóstwo możliwości pracy zdalnej. I mnóstwo możliwości pracy zadaniowej, która jest oceniana, wyceniana, nie na podstawie czasu pracy odbębnionego w kopalni czy w biurze, tylko efektów konkretnych tej pracy. I nie mówię, że jest łatwo zarobić w Polsce 4000 zł, ale nadal nie jest to nieosiągalne dla osób z wielu branż, które nie są w 100% zaangażowane w etat, w pracę na etacie, wchodzenie do biura. Więc nie kupuję tego. Matyka, to jest ekstremum, tak? Na pewno są ośrodki, są miejsca w mniejszych miastach, na wsiach. Jest to trudniejsze, ale nie jest to nieosiągalne dla osób z, nie wiem, z branż IT, z szeroko rozumianego marketingu, bankowości, żeby pracując i otrzymując za to wynagrodzenie, przy minimalizacji tych nakładów, o których mówiłem, tak? Bo tu śpimy u rodziców. Jesteśmy, jesteśmy, również, jesteśmy również obeznani w social mediach i, i korzystamy z tego, co możemy wycisnąć od, od osób, od ludzi promujących to. Nie jest to niemożliwe, żeby sobie po prostu odłożyć na, na swoją pasję, na swoje przygotowania. Oczywiście chodzi mi o to, że jak ja próbowałem zebrać, bo myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że przez 20 lat poza licencjami w klubie i wsparciem sprzętowym z klubu w obrębie zawodów głównie, to finansowałem swój sport sam, ale ja musiałem na przykład chodzić po sponsorach. Rzeczywiście łazić, żeby ktoś mi dał na ten, na ten wyjazd do Stanów albo przekonywać brata ciotecznego, którego pozdrawiam, żeby mi tam jednak coś, coś ze swojej firmy rzucił na bilet lotniczy. Teraz no po prostu jest łatwiej. Nie mówię, że jest, to, że, jest to, że jest to bariera wejścia dla każdego, ale przy odpowiednich priorytetach myślę, że jest to osiągalne i, i da, się, da się to zrobić. I kolejną kwestią to jest, rozmawialiśmy o tym przed programem, przed wejściem, że ten poziom sportowy, jakiś taki wyjściowy, 32 minuty na dychę u facetów, czy, czy powiedzmy 37-36 minut na dychę u kobiet naprawdę pozwala też odłożyć z nagród uzyskiwanych na biegach. I może to tutaj wspomniałeś, ile Adrian przybyła, się musi narobić, żeby, żeby wyszukać różne, różne rodzaje imprez, ale naprawdę ja sobie popatrzyłem w regulaminy rozgrywanych w ostatni weekend zawodów, bo mnie zaintrygowało, jakie są nagrody za określony poziom sportowy i godzina 17 w półmaratonie to jest dla kobiety 1500 zł. Nie? Godzina 17. To nie jest górski maraton, nie? I następna zawodniczka ma godzinę 23. No to yy, nie mówię, że się człowiek nie narobi, tak? Ale jeżeli yy, myślimy o tym, jak sobie odłożyć, jak w określonych okresach treningowych zluzować, czy postartować sobie właśnie yy, w mniejszej rangi zawodach niż tych podnoszących nasz poziom sportowy, to uważam, że się da. Tak? I można, można sobie zapewnić to szkolenie na yy, powiedzmy rok, dwa lata tego spróbowania wejścia na wyższy poziom, nie? są też grupy treningowe, jest też dużo lepiej, dużo bardziej powszechny dostęp do wiedzy treningowej, są też no, mniej lub lepiej wyedukowani trenerzy, czasem bez kwalifikacji, bez licencji, PZLA, ale nadal, ale nadal bardzo dobrzy, którzy mogą w tym pomóc i to też nie jest tak, że wszystko, wszystko, wszystko kosztuje, takie znane powiedzenie, najlepsze w życiu rzeczy są, a, za darmo, podobno. E, Okej, okay. zgadzam się z, z wieloma e, sprawami. Zgadzam się z tym, że nie trzeba prezentować nie wiadomo jak wysokiego poziomu. Mm -hmm. To nawet dawałem przed wejściem przykład półmaratonu w Włowiczu, gdzie można zgarnąć naprawdę również 1500 zł biegając. Półmaratum w Łowiczu jest super, macie fajne. Nie, nie powiedzieć, macie bo teraz fajne ktoś pakiety startowe, a już ten mam nadzieję, że kalendarz będzie tak ułożony, że nie będę tam biegał, ale nie macie pół maratonu, macie tam za każdym kółkiem się nadrabia, ale pi razy drzwi, maraton z małokładem za wynik 1-10, 1-11. startowałem nie byłem szczęśliwy. No. Półtora tysiąca można zgarnąć, taki jest smek, że nie ma tego w regulaminie, więc ekipa z Benedeka ani za wschodniej granicy o tym nie wie, więc można. Można tak jak odsyłam do podcastu z Adrianem Przybyłą, po prostu siedzieć i wertować listy startowe, regulaminy, znać te, te biegi. Można na na social mediach sobie zapewnić sprzęt. Można My za... nie mówimy, że to jest super łatwe, tylko, tylko że. Mówię, można, oczywiście. Proszę nie mówić, że się nie da. Że można, i nie trzeba mieć 10 tysięcy. Ja 10 tysięcy nie mam i nie muszę się martwić o sprzęt, również o pieniądze. Natomiast też zaczęło się od tego, że można żyć na garnuszku rodziców i podcast. Poza Paryżem. Zaczął się od tego, że od rodziców wszystko się zaczyna. I tu widocznie chyba też trochę do projektu rekord polski na 5000 metrów wejdą raczej tylko ci z lepiej sytuowanych domów. Nie zakładający ten model włoski, tak? Że tam nie, no, no, Paolo to to, mieszka no, do 35. No to powiedziałem specjalnie, że wyastrzam, no, ale to mogę, wiesz, dać model taki, że, że zakochujemy się bez pamięci. Mamy super partnerkę, partnera, którzy po prostu e, którzy po prostu nas utrzymują w ten czy inny sposób. Naprawdę ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to nie są, nie są absurdalne sytuacje z życia wzięte. Wiesz, że jak na Instagramie napisałem, że Fajnie było w szkole, ale kończę pracę w szkole i ktoś mi zadał pytanie, to z czego ty będziesz się teraz otrzymywał? I jak napisałem, żona będzie mnie otrzymywała, bo ona dalej w szkole mm -hmm. pracuje. To wiesz, że część ludzi w to uwierzyła, e, mhm. więc możliwe, że takie scenariusze się zdarzają, i na, na pewno myślę, że moglibyśmy parę nazwisk, nie. ale nie o to chodzi, żeby. No ale widzisz, no, ale jeżeli są takie sytuacje i one przekuwają się na wysoki poziom sportowy, no to. Ale czasem no to już się nie przekuwają. No Jezu, no czasem się przekuwa, czasem się nie przekuwa. Mówimy o tym, że, że coś się może przerodzić w wynik sportowy i teraz zwiększamy tylko prawdopodobieństwo tego, że to się może przerodzić w wynik sportowy, I uważam, że że to, taki układ, zwiększa to prawdopodobieństwo, nie? Druga sprawa, że właśnie ten, ten, edukacja odpowiednio ukierunkowana właśnie może nam zwiększyć szansę tej pracy takiej luźnej, tak? A nie przerzucania palet czy pracowania na budowie jak, jak, jak Mati, tak? Kaczor. No ale Mati u siebie pracuje, no, to tak jakbyś u siebie mieszkanie malował, nie? Tylko trochę ciężko Nie, że no wcześniej chyba nie, nie tylko na swojej budowie pracował. Tak? No, ja, tak? Ja zrozumiałem, że tylko że swój budował. Ja mam wrażenie, znaczy no, z tego co pamiętam rozmowę z, z trenerem Trzosem, no to, 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 Mateusz, to Mateusz już, już wcześniej pracował, nie, nie tylko na swoich budowach, ale fizycznie, fizycznie był pracownikiem. Ale to jest chyba kwestia ludzi z Radomia, bo Patryk Kozłowski jeździł do Włoch na coś zrywał. Winogrona, truskawki? Może zrywał, ale to akurat y, pozdrawiamy serdecznie tak. ja, sympatycznego trenera Leszka Trzosa, ale mm -hmm. to jest też model, który trener sam, tak. y, sam zdaje się w swoim życiu y, 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 nie to, że propagował, ale no, no jakby uskuteczniał. Wiesz, te kariery sportowe, y, tak jak mówię, poza, y, poza y, pezla i poza wojskiem y, są możliwe. Pamiętajmy też o tym, że y, są jakieś podstawowe struktury y, sportowe, które nam mogą y, pomóc i rozwija się sport akademicki i yy, yy, myślę, że to jest też przyszłość i w tą stronę może pójść po rozwój polskich biegów, żeby yy, ośrodki akademickie poza AWF-ami były również yy, taką bazą, z której mogą skorzystać ambitni, ambitni biegacze. Czyli na jakimś etapie swojego życia, ten 22-23 lata, my jeszcze się tam łapiemy na te studia czy na tą uczelnię, ale mamy na przykład stypendium z tej uczelni i e, myślę, że tutaj od strony państwa można by pokusić się o jakieś rozwiązanie, aby e, odgórnie e, stypendium sportowe za osiągnięcia było gwarantowane e, jakąś formą ustawy e, odgórnej, a nie tylko było kwestią uznaniową władz uczelni. Wiesz co mam na myśli, że to władze uczelni, jeśli dobrze, jeśli dobrze popatrzyłem, decydują o tym, czy przyznać Przyznać stypendium za wyniki w nauce czy wyniki sportowe. A jeżeli by to było, jakby wiesz, również odgórnie nakazane, oczywiście odnośnie uczelni państwowych, no to myślę, że ten sport akademicki też by na tym bardzo zyskał. Poziom sportu akademickiego. Najfajniejsze zawody sportowe i najbardziej masowe w Polsce, na szczeblu ogólnopolskim, to jakie to są? No lampy, wiadomo. To są lampy. Ale pytanie trochę śmiechem. Ale trochę na serio. Czy oni tam jadą rywalizować, czy jadą na słynne imprezy po ampach, bo to... Każdy świetnie wspomina i co z tego. I, z tego? I wiesz, niech jadą. Teraz mówimy o tym, że jak się podniesie ten poziom sportowy, to na tych ampach w tej dziesiątej serii na 3000 metrów nie będą biegać 12 minut, tylko, tylko 8,5, nie? Więc myślę, że ten sport akademicki jeszcze jest kolejnym... i Tutaj, takim przyczynkiem do tego, co by można było zrobić w polskich biegach, żeby podnieść ich poziom ogólnie, ale też w tej indywidualnej drodze zawodnika, aby ten zawodnik, brzydko mówiąc, przykleił się do jakiejś uczelni i korzystał z jej bazy, czy treningowej, czy obiektów, czy nawet finansowo ze stypendiów sportowych. No bo taka uczelnia w Polsce, takie uczelnie w Polsce jeszcze, mam wrażenie, że nie są dumne. Z osiągnięć sportowych na miarę, właśnie tych, tych osiągnięć sportowych zawodnika, z naukowych bardziej, nie? Zawsze w tym temacie no myślę o Stanach Zjednoczonych no i o tym, że tam sportowiec mhm. na uczelni to jest ktoś. Mhm. Nie wiem, czy zawsze to jest dobre. Pewnie można znaleźć przykłady, że no to jest trochę nadwyrost, nie? Ale to jest fajne i rozmawiałem, siedział na Twoim miejscu Nikodem Dworczak. Mm -hmm. No i wiadomo, on tego systemu tam nie tworzył, on nie umiał odpowiedzieć, co było najpierw. Czy najpierw było zainwestowanie i pokaz, no bo tam ośrodki akademickie wyglądają no tak, tak. genialnie. No tak. Czy najpierw była inwestycja i chęć zbudowania? wiesz, wysokiego poziomu akademickiego, mhm. czy najpierw był wysoki poziom akademicki i przyszły na to pieniądze, więc znowu wróciliśmy niestety do... Myślę, że tam na początku była mała liga w bejsbola. Myślisz? I to o to chodzi, tak. I, I o to te, chodzi, że to, była to na przyszły. początku i na początku był, była po prostu kultura kibicowania, rywalizacji, współzawodnictwa dzieciaków w zabawowych formach sportu, ale nadal już na takim poziomie właśnie rywalizacji, o tym, w tym sensie zinstytucjonalizowanej, że między między szkolnej, między między, między a potem Studia, to już tylko to jakby powiększają, kultywują, nie? I to, że e, tak się często kiedyś, już nie pamiętam, w rozmowie z kimś miałem, że, a no pewnie z Mariuszem, że patrz, Mariusz, kurde, w tej Polsce to my tak jesteśmy tacy anonimowi, medaliści, mistrzostw Polski, a w każdym po prostu stanie, w Stanach byśmy byli bogami, tak? I Mielibyśmy na ten rozwój sportowy, i też mielibyśmy takie wzmocnienie, wiesz, właśnie pozytywne ludzi zaangażowanych w oglądanie, w uczestnictwo w tym sporcie. Tak? Więc, więc to jest tam te uczelnie i te super ośrodki akademickie. To myślę, że to jest znowu wierzchołek Góry Lodowej, która ma swoją podstawę, właśnie tak jak to spłyciłem do tej małej ligi, nie? do tej ligi baseballa i nie wiem jak z Nikodemem, ale no pamiętajmy też, że polscy sportowcy, którzy trafiają tam, to oni też trafiają, nie mówię, że na gotowe, ale już są w określonym miejscu późnym tego rozwoju sportu w Stanach. Nie? I nie mówię, że spijają śmietankę, ale na pewno może im być ciężko ocenić, gdzie to się zaczęło. Nie? Ten system szkolenia, szkolenia amerykańskiego, anglosaskiego też zakłada szczególnie w Stanach rozwijanie teraz tak przejdziemy może do metodu trenerskiego rozwijanie różnych cech inaczej niż w Polsce i uważam, że to czego brakuje polskiemu systemowi szkolenia lekkoatletycznego to większej wszechstronności i postawienia na sporty szybkościowe czy konkurencje szybkościowe w, w młodych w, w momentach kariery sportowej? Nie? To jest to, co u nas bardzo kuleje i czego też nie kultywują sportowcy, potem wyczynowi, ci dorośli. Jeżeli byśmy, bym miał zdiagnozować, miałeś mi zadać pytania ja już no, jak, lecę bo... jak, jak karabin, <gry> jakbyś mi e, chciał, e, chciał prosić o diagnozę e, tego, czego brakuje polskiemu wyczynowcowi e, w treningu, to bym to chyba spłycił do, do treningu siły i szybkości. E, tak, w, wiesz co do konkretów przeszedłem, wydaje mi od się, małej ligi wydaje mi się, że nie nazwę chyba tego problemem tej rozmowy, ale <laughs> charakterystyką tej rozmowy jest to, że ja to no? się tyle tematów porusza chciałem teraz tak. rozmawiać o, konkretach. o o mediach i kibicach bo powiedziałeś o kulturze fizycznej ale zostawmy to sobie, bo jak chcesz rozmawiać o treningu mhm. szybkości o, o sile, wcześniej wspominałeś o tym, że Polski Związek Lekijat ma takie cele, żeby współpracować z naukowcami i nie chciałbym wyjść na płaskoziemce. Na pewno na, na, naukowcy się starają, żeby być jak najlepszy. Najlepsi, ale. Nie jest płaska? Kwadratowa. I słonie trzymają. Eee, na żółwie albo na odwrót. Eee, ale wydaje mi się, że łatwo jest powiedzieć, zróbcie. Trochę szybkości, trochę siły, nagle wszystko. Wspomniany Jacek Książkiewicz, Jacek zna mhm. z naszego forum bieganie.pl. Co by o nim nie mówisz? No tak jak powiedziałaś, szuka w biomechanice mhm. rozwiązań. No ale wiesz, zmiana treningu to takie łatwe jest, bo kiedyś Ania Kiłbacińska opowiadała w podcaście, chyba u kup, by Pawlaka, mhm. albo. Chyba tak, że ona zawsze widziała, że trenerzy się nie szkolą, to co ty, ty powiedziałeś, że tkwią w jakimś tam systemie. Z drugiej strony. Nie, myślę, że się szkolą. Nie powiedziałem, że się nie szkolą, tylko, tylko są ograniczeni często do jednego modelu szkoleniowego. O. Żeby, no dobra. A czerpiąc i... z tego samego. Dlaczego trenerzy mieliby na przykład zaufać Tobie albo komukolwiek innemu, mm -hmm. żeby zmienić ten model i nie być, nie wiem, w tradycyjnej polskiej szkole, czymkolwiek ona by nie mm -hmm. była. Bo wiesz, często jest tak, że się mówi, musisz być konsekwentny, jak obierzesz jakąś drogę, no to ją szlifuj, a nie, że tu Jaś ci powie to, Krzysiek mm -hmm. to, a John mm -hmm. ze Stanów mm -hmm. powie ci to i mm -hmm. później się nagle robi, że wszyscy robią wszystko mm -hmm. i nie ma z tego efektów. Dlaczego uważasz, że nagle jest problem w tym, znaczy, że jest problem w tym, że nie ma szybkości, mhm. e, że, że nie ma siły i nie ma wyników. Mi się wydawało, jak tak patrzyłem, że no dzieci zaczynają od jakichś sprintów. No idziesz na zawody masowe mhm. i co? No, Mało biegają 100 200 metrów, nie? Mhm. No to tak nie jest. No, to... No wiesz, specjalnie tak mówisz, ale to ty i ja wiemy, że, że start na zawodach na 100 czy 200 metrów nie jest żadnym odzwierciedleniem tego, jak szlifowana jest szybkość i to, że dzieciaki lubią się zmęczyć w inny sposób niż, niż bieg na 10 tysięcy metrów czy 10 kilometrów, no to, to jest jakby oczywiste, ale co by można było? Twoje pytanie jest, co by można było z tym zrobić? Czy... Tak, jak hmm? jakby. Czy to jest takie proste, że słuchajcie, no, pracujcie nad szybkością i siłą, i nagle za 3 lata będziemy mieć masę kandydatów do programu Rekord mhm. Polski 5000 metrów? Myślę, że po prostu mniej powinno się warunkować przyszły wynik sportowy w wieku seniora, jeżeli nas interesuje podwyższenie poziomu konkurencji, od fizjologii niż od bi biomechaniki. I w obszarze biomechaniki jest mnóstwo do poprawy i mnóstwo rezerw. W obszarze fizjologii jest to dosyć proste i dosyć przewidywalne, do jakiego poziomu, biorąc pod uwagę poziom wyjściowy, możemy dojść. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że mamy idealnego zawodnika, któremu nic na drodze nie stanie, no ale jakiś model, model można, myślę, stworzyć bardziej, bardziej liniowy a w obszarze właśnie szeroko rozumianej biomechaniki ale również pracy nad szybkością jest po prostu dużo rezerw moim zdaniem i nie kształci się mówię to może teraz tylko z doświadczenia i obserwacji pracy trenerów w Polsce nie kształci się tej cechy motorycznej jaką jest szybkość jaką jest jaką jest siła na etapie sportowca w wieku juniora, młodzieżowca wystarczająco mocno. Dobra, Błażej, jeżeli to nie ty, to przepraszam, ale wydaje mi się, że Błażej Brzeziński po którym swoim mm -hmm. gorszym starcie powiedział coś w stylu przecież ja chcę biegać szybciej, mm -hmm. co wy myślicie, że ja nie chcę i sobie mm -hmm. biegam wolno. Mm -hmm. I tu mi się pojawia pytanie. Myślisz, że trenerzy o tym nie wiedzą nie i myśli. tego nie robią? Mm -hmm. Czy jest coś, co ich ogranicza i przejdziemy do punktów, że jednak muszą kształtować, wytrzymać, bo za to są punkty? No właśnie, to jest tak, że yy, chciałbym powiedzieć, że nie ma się co dziwić trenerom, że, że korzystają z jakichś utartych yy, ścieżek, i sam nie mam patentu na, na nieomylność i też zdaję sobie sprawę z różnego rodzaju ograniczeń. No ale też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy być właśnie mistrzami Polski, czym chcemy być mistrzami Europy, mistrzami świata, podwyższać swój poziom wynikowy. No i jeżeli jest trener, który ma grupę zawodników odpowiednio zdeterminowanych, korzysta z różnego rodzaju przez swoją operatywność, przez swoją pracę, przez swój warsztat trenerski, ale utartych schematów i to go doprowadza do medali mistrzostw Polski. To wiadomo, że no nie ma specjalnego powodu, żeby ten trener, żeby ten trener w momencie Trudności związana końca z końcem, albo, albo, albo nawet takiego, takiego, takiej satysfakcji z, z wykonanej pracy, to żeby sięgał gdzieś dalej. Czyli jeżeli zawodnik, to jest zawsze taki przykład bardzo brzydki, dlatego że odnoszący się do piłkarzy, ale jeżeli zawodnik z, z trzeciej ligi czy z drugiej ligi dostaje 25 tysięcy na rękę, to, po co on ma podwyższać poziom, poziom swój sportowy, jeżeli w miejscu, w którym jest, jest mu dobrze. nie? No i musimy się cofnąć i zadać sobie pytanie, no czy chcemy, żeby było lepiej. I, i jeżeli będziemy mieli będziemy mieli e, nie tylko narzędzia, ale po prostu odpowiednią determinację, uważam, że uważam, że to n, no nie jest nieosiągalne po prostu. No. i Wiem, że tak teraz może to brzmi, jakbym rozwadniał wyzwania, które stoją przed polskimi trenerami, ale po pierwsze nie sądzę, żeby byli zamknięci na nowe, na nowe teorie i nowe techniki, ale myślę, że po prostu ich w dużej części przytłacza właśnie takie myślenie, że w miejscu, w którym jesteśmy, jest ok i nie da się nic zrobić lepiej. I że mamy wystarczająco dobrze, wystarczająco dużo, więc, więc nie ma potrzeby, żebyśmy, żebyśmy grzebali i wychodzili poza sprawdzony już schemat, który doprowadził nas na przykład do stu do punktów w rywalizacji Dzieci i Młodzieży albo do medalu Mistrzostw Polski. Okej. Okay. Tak, rozumiem, że tu chodzi, rozbija się trochę o taką mentalność, nie wiem, Pewnie jakby to była książka, to by się nazywało mm -hmm. Mentalność, zwycięzcy mm -hmm. i tak dalej, że tak jak jest często wśród na przykład amatorów, że ich Jara, że pojechali na bieg do Kodziel Wólki, przepraszam, mieszkańców mm -hmm. Kodziel Wólki, i Wulki, wystartowało tam 30 mm -hmm. osób, ktoś był pierwszy, nie? I, mm -hmm. I to ich Jara nie chcą jeździć na duże biegi, ścigać się z mocnymi. Mm -hmm. No to mm -hmm. o tym też to powiedziałeś, że. Medal mistrzostw polski czy wysokie miejsce na mistrzostwach polskich zadowala ich zawodników, i ich trenerów i nie chcą się szkolić, ich to nie przesuwa. Trochę mi się to kłóci z mhm. tym, że mówiłeś, że sportowiec może swoje profity czerpać ze średniego poziomu mhm. sportowego i startując komercyjnie mhm. na poziomie tam średnim godzina dziesięć mhm. i sobie hajs zgarniać, to nie jest to samo. To nie jest to samo, że ludzi, wiesz, zadowala medal mistrzostw polski, nie, który jest super, nie? No tak. e, I nie chcą iść dalej, to wiesz, budując taką narrację, że słuchaj, pojeźdź sobie po jakichś gminnych biegach i ich hajs, to obawiam się, że nagle ktoś może się zostać, wiesz, bożyszczem Ach. gminnych biegów. Mhm. I nagle też pomyśli, dobra, co ja będę się starał? Jak nie, nie za... ja, ja wiesz też, o tym też rozmawialiśmy, że, że absolutnie nie, nie myślę, że dobre byłoby startowanie przez cały rok na gminnych biegach, tylko w planie zawodnika, skonsultowanym z, z trenerem bądź z, z jakimś gronem większym szkoleniowym, no, po prostu określić jakieś okresy, podczas których ja jestem na zwolnionych obrotach, startuję nadal na niższym poziomie sportowym niż osiągnąłem w tym roku. Ale z myślą o tym, że, że za chwilę będę miał jakiś okres roztrenowania i potem pracuję na przykład na przyszły sezon, żeby być na wyższym poziomie sportowym, a tutaj zdobywam tylko środki, więc to nie miałem na myśli, to wiesz, że przez no tak, ale od stycznia do nie, grudnia ktoś co tydzień się, to, startuje maraton. Że to jest, może być dla wielu osób kuszące? Na zasadzie, ja że tak. wiesz, łatwy hajs, znaczy łatwy, no bo to wiemy, nie? Mhm. Y nie jest aż taki łatwy, ale hajsik nagle, kurczę, to ja może tak rok porobię, dwa i pewnie zaraz wrócimy do tego, co było godzinę temu, czyli mhm. kwestią mhm. określenia priorytetów mhm. i mentalności, ale cały czas mam wrażenie, że to się wiąże i krąży wokół priorytetów i chęci. Napra mam takie mhm. przeświadczenie, że ty mi zaraz powiesz, że trzeba po prostu chcieć i się postarać. E, no, e, chodzi o to, że i jak się wszystko inne, wiesz, ładnie złoży. Mhm. I nam będzie sprzyjało. Jeżeli 100 osób będzie miało chęci, będzie się starało, to nawet jak 50 skręci nogę na reglach, to z 50 będziemy mieć topik. No, jeżeli będziemy mieli do tego właśnie jeszcze, jeszcze podwyższoną wiedzę trenerską czy, czy współpracę ośrodków trenerskich, przekazywanie sobie, bo to też w środowisku trenerskim jest. Jest w Polsce jakimś, jakieś symptomatyczne, tak? że nie ma, nie ma zwyczajnie wymiany, wymiany, może nie międzypokoleniowej, ale nawet takich równolegle doświadczeń, żeby generalnie się zrobiło lepiej, tylko jest jakaś forma, forma też rywalizacji, to, to myślę, że można to sprowadzić do chęci i priorytetów, bo też warunki są inne niż kilka, kilkanaście lat temu. I pod tym względem jest łatwiej. Że te warunki moim zdaniem tak nie ograniczają teraz młodego, potencjalnie zdolnego sportowca jak, jak kiedyś. tak? I można by tworzyć narrację, tutaj, szczerze mówiąc, przepraszam, nie słuchałem podcastu z, z, z Janem Churukiem i, i Wandą Panfil, ale można by, można by twierdzić, że teraz sportowcy wszystko mają i w ogóle. Natomiast to też są jakieś, jakieś instytucjonalne ułatwienia, które były kiedyś, których nie ma teraz, ale pod względem takiej indywidualnej drogi zawodnika uważam, że jest, że jest dużo łatwiej sobie zorganizować samemu system szkolenia niż kiedyś. Nie? Pewnie tak, chociaż to, o czym wspomniałeś, do tego ja nigdy nie lubię porównywać mm -hmm. tego, co było lat temu 30-40 do mm -hmm. tego, co teraz, bo to był zupełnie inny sport i świat pod mm -hmm. chyba mm -hmm. względem każdym, od sprzętowego, poprzez możliwości, tak, tak, tak. finansowanie, środki wszelakie, mm -hmm. więc nie ma co porównywać. Półtorej godziny rozmowy, ale ja bym chciał. Zero konkretów. Nie no, chęci, chęci. ogień. No <laughs> ale chcesz. chciałbym na koniec, bo coś czuję, że to się jeszcze spotkamy i pogłębimy chociaż z dwa tematy, ale chciałbym skorzystać, no bo tu zapowiedziałem, że porozmawiamy o tym, co my wszyscy możemy zrobić. Mhm. Już wiemy, co mogą zrobić rodzice, co mogą zrobić osoby rządzące albo całym krajem, albo jakąś tam częścią, mhm. czyli sportem. Co mogą zrobić sportowcy, trenerzy? Chciałbym cię zapytać, co mogę zrobić ja, Folkowski, redaktor mhm. Bieganie.pl, z tym, żeby pomóc w rozwoju polskiego sportu, bo powiedziałeś, że... Potrzebna jest kultura fizyczna. Mhm. I wiesz, e, ja, ja tu był kiedyś podcast świąteczny i siedział kolega Kurzajewski, ja kiedyś powiedziałem, ty, skoków narciarskich nikt nie oglądał, póki TVP nie powiedziało, że słuchajcie, to jest fajne. Nie? I mhm. wszyscy nagle zaczęli w niedzielę oglądać skoki mhm. narciarskie. E, I e, może my coś jako dziennikarze, no ty mhm. też jesteś dziennikarzem, mhm. przecież i to wykształconym. E, co możemy zrobić, żeby kulturę fizyczną stworzyć wokół sportu pięknego, jakim jest bieganie? No wiesz, to, to jest znowu kwestia, kwestia naszych priorytetów. Jeżeli rzeczywiście to jest nasza działalność, którą wpisujemy jako misyjność, a kwestie marketingowe, merkantylne schodzą na plan dalszy. No to powiedziałbym, że po prostu opakować atrakcyjnie każdę, każdą konkurencję biegową, każde zawody, żeby były, żeby były fajnie nagłośnione i fajnie, i fajnie sprzedane. Natomiast bardzo dużo jest teraz ograniczeń i, i w mediach tradycyjnych, i w nietradycyjnych, które powodują, że przekaz jest i tak no, nakierowany po prostu na, na te, wiesz, jak to ja mówię, heroic efforts. Over uh, consistency. Czyli aż no, 7 maratonów po, tak. po scenie. I, I wiesz, i to powiedziałbym, powiedziałbym że, że na takim bieganie PL fajnie, jakby, jakby nie było o aferach, a było o, o, o treningu i jak zmienić powiedzmy jakąś cechę motoryczną i podnieść ją na wyższy poziom. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to się, że to się nie utrzyma na dłuższą metę. Ale wydaje mi się, że można by pokusić się o takie projektowe działania, organizację jakichś takich projektowych form rywalizacji, które rzeczywiście są atrakcyjne na zewnątrz, a my w nich realizujemy ten cel, jakim jest podnoszenie poziomu sportowego. Na przykład Bieganie PL patronuje, pomaga w finansowaniu projektu: pobijmy rekord polski na 5000 metrów. Tak? I mamy do tego stworzone narzędzia, świetnych operatorów, dźwiękowców. E, mamy e, tubę, że tak powiem, propagandową, która może to nagłośnić i sprzedać to jako fajny e, projekt, e, który śledzą ludzie. Nie mówię, że jak e, wiesz, e, nie aspiruję do tego, żeby to było takie super fajne jak, jak, e, jak te m, programy o Ingebricenach, ale czym żyje, czym żyje duża społeczność nie tylko biegowa, ale pozabiegowa. I myślę, że to, że to, że to można, można w ten sposób rozwinąć. Wiesz, nie, nie wpisywać tego może w codzienne działanie misyjne, ale takie projektowe. Nie? I są partnerzy, którzy byliby czymś takim zainteresowani, którzy by pomogli to sfinansować na ten poziom, nawet o którym mówiłem, albo i lepszy. Jest zaplecze naukowe i technologiczne, które, z którymi przecież Bieganie.pl też współpracuje się, czym szczyci, czyli, czyli sztuczna hipoksja. Jest więcej możliwości niż kiedyś, i myślę, że to jest do zrobienia, jeśli. Pytasz o medium, o medium tematyczne i medium, wiesz, konkretne, poświęcone bieganiu, to, to jestem przekonany, że można by trochę od góry, od dupy strony, ale żeby nie być w tej czarnej dupie, to może w takich mediach, w takich mediach branżowych, może by trzeba było zacząć od tej pogoni za sukcesem, za konkretnym wynikiem, konkretnym przełamaniem jakiejś pasy. Bo tak jak uczy nas historia, jak na tą milę, nie mogli goście po prostu przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat złamać czterech minut. Jak już jeden złamał, to w przyszłym roku bodajże tam z siedmiu czy ośmiu, też te cztery minuty złamało. Więc jakby pokazanie tego, że to się też da i że da się zrobić w polskich warunkach, myślę, że dużo też zmieni i może otworzyć różnych klapek. Nie chciałbym tu wielu rzeczy zdradzać, ale mam wrażenie, że może ty też coś wiesz, ale nie będziemy tu <noise> zdradzać widzom bieganie.pl to, co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach. Słuchaj, Kuba, zaraz, miałem kontrolować czas, jakieś półtorej godziny. Aj. Nie, oj, słuchaj, Marcin Chabowski dłużej tu rozmawiał i Florek, więc, więc spokojnie. Myślę, że dotknęliśmy wielu tematów. Mm. Jeżeli ktoś chciał uzyskać jedną jasną odpowiedź, co zrobić, to nie, nie uzyskał. Eee, ale myślę, że uzyskał jakby kierunki, w których powinien patrzeć też pod własnymi oczami, a nie tylko wiesz, na zasadzie, mm -hmm. że oni to powinni. Eee, mam nadzieję, że dasz się zaprosić jeszcze na podcast, w którym może, albo że na nie jeden, w którym będziemy rozwijać te wszystkie tematy, bo Chyba liznęliśmy, natomiast mm -hmm. to jest tak głęboki temat, że tylko, e, tylko właśnie liznęliśmy. Dzięki Ci za dzisiaj. Dzięki. Mam nadzieję, że przekaz, że trochę wypowiedziany w, przeze mnie zabawowo, że chęci i priorytety, ale myślę, że on powinien dotrzeć do zawodników, trenerów, no i oczywiście do rodziców, że priorytety i chęci dużo mogą zmienić nie tylko w bieganiu. No, i chciałbym, żeby też wybrzmiało, że to nie jest tak, że każde następne pokolenie jest słabsze od poprzedniego i że zmierzamy do czarnej dziury, tylko że jesteśmy w czarnej dziurze bezwzględnie, wynikowo i są różne drogi wyjścia z tego klinczu. Tak, nie chcieliśmy być jak stare dziady, że nowe pokolenie jest złe. Nie jesteśmy nimi. Trzymamy kciuki za nowe i każde kolejne. Dzięki. Dzięki. Bieganie.pl Pamiętaj o subskrypcji